Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Mamy 16 grudnia. Oglądacie program Pogadajmy o cukrzycy, program na żywo, gdzie rozmawiamy sobie o naszej słodkiej przypadłości. Ja nazywam się Jerzy Magiera. Od 21 lat prowadzę portal mojacukrzyca.org, a od dobrych ponad 2 lat spotykamy się tutaj w programie Pogadajmy o cukrzycy na żywo. Bardzo serdecznie Was witam. Jeżeli jesteście na Facebooku, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli udostępnicie transmisję dalej, aby mogły dołączyć do nas kolejne osoby. A do widzów, którzy oglądają nas na YouTubie, prośba o kliknięcie łapek w górę oraz o kliknięcie przycisku subskrybuj. Subskrybujcie kanał Moja Cukrzyca TV. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj program pierwszy i zarazem ostatni w tym miesiącu. Tak akurat wypadło, że jeden wolny piątek. Dwa wcześniejsze piątki miałem 2 wyjazdy na cukrzycowe wydarzenia, Pediatryczną Akademię Diabetologii i na Forum Nowoczesnej Diabetologii w Poznaniu i w Łodzi, więc nie było możliwości spotkania się na żywo. Natomiast za tydzień mamy przeddzień Wigilii, a później mamy przeddzień Sylwestra, no więc tutaj ciężko mówić, żebyśmy się spotykali wtedy w programach. No więc tak wypadło, że tylko ten 16 grudnia nam został i właśnie dzisiaj widzimy się na żywo. Dzisiaj naszym gościem będzie Angelina Ziembińska, czyli dietolog. Rozmowa z Angeliną rozpocznie się o godzinie 20:30, a wcześniej kilka ważnych informacji z cukrzycowego świata ode mnie. Witam serdecznie widzów, którzy już są z nami. Witam serdecznie Rafała, Wandę, Włodzimierza, Agnieszkę, cześć, witajcie. Magdalenę, Iwonę, Annę, Stasię, Adama, Janinę, Alicję. Dobry wieczór wszystkim. Grażyna, Maria, jest z nami Paweł. Paulina, Bartek, Bożena, Marcin. Widzę tutaj stałych widzów, bardzo mi miło, cieszę się, że jesteście z nami. Jest z nami również Barbara, bardzo fajnie, Dominika, Dorota. Dobry wieczór, witajcie, witajcie wszyscy. Przypominam Wam, drodzy widzowie, że jeżeli macie taką ochotę, to możecie zadzwonić do studia. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 888-560-985. Zarówno teraz przez najbliższe pół godziny, jak i później, gdy będzie nasz gość. Jeżeli ktoś miałby ochotę połączyć się ze studiem, chwilkę z nami porozmawiać, to oczywiście jest taka możliwość, do czego gorąco zachęcam. Śmiało możecie z tego skorzystać. Może ktoś będzie chciał złożyć na przykład świąteczne życzenia, bo mamy taki przedświąteczny okres. Czemu nie? Proszę bardzo, możecie z tej opcji skorzystać, możecie się połączyć, przekazać życzenia komu tylko chcecie. Gorąco Was do tego zachęcam. Jeżeli ktoś by miał taką ochotę, to ślijcie SMS-a i, no i będziecie mieć połączenie z naszym studiem, połączymy się, porozmawiamy. Także zachęcam, macie możliwość, gdyby ktoś chciał, proszę bardzo. Cześć Katarzyno, cześć Ireneuszu, witaj Urszulo, dobry wieczór wszystkim. Moi drodzy, kilka informacji z naszego cukrzycowego podwórka, z takich istotnych, co się wydarzyło w ostatnim czasie od naszego ostatniego spotkania. Na początek chciałem Wam powiedzieć a propos projektu listy leków refundowanych. Na ten temat jeszcze nie pisaliśmy na portalu, bo wyobraźcie sobie, że dosłownie około godziny 17 ten projekt listy leków refundowanych na styczeń, ta lista, która będzie obowiązywać od stycznia, dopiero się pojawił. No i tutaj chciałem uspokoić pod tym kątem, że po pierwsze, znaczy tak, bo pojawiały się jakieś opinie, że może paski będą droższe do glukometrów w związku z tym wejściem CGM-ów, FGM-ów i tak dalej, że podrożają paski. Na szczęście nie ma zmian w cenach pasków. Tutaj żadnych zmian nie ma, paski zostają na tym poziomie cenowym, na którym są. Także to jest taka dobra, pozytywna informacja. No i niestety potwierdza się fakt, o czym jeszcze będę mówił a propos insuliny Tresiba, rzeczywiście ta insulina znika z listy leków refundowanych, to rzeczywiście się potwierdziło w tym projekcie. Oczywiście pełna analiza zmian na liście leków refundowanych pod kątem cukrzycowym pojawi się na portalu mojacukrzyca.org, jak tylko zostanie opublikowana ta właściwa lista. My tych projektów nie publikujemy, ale monitorujemy sprawę. Gdyby coś miało się zadziać, to jeszcze jest czas na zgłoszenie uwag. Na przykład w przypadku tego projektu czas na zgłoszenie uwag jest to uwaga do poniedziałku, do godziny 15 zdaje się, także bardzo dużo czasu ministerstwo dało na zgłoszenie tych uwag, no ale jest taka możliwość. Na szczęście no tutaj nie ma jakby chyba konieczności, bo z paskami nic się złego nie dzieje. W sprawie innych leków, innych podwyżek jakichś tam drastycznych też cukrzycowo nie ma, także uspokajam, jest ok, oprócz tej Tresiby, ale o tym jeszcze za chwilkę Wam powiem. Drodzy widzowie, więc przechodzę teraz do tych informacji z cukrzycowego świata. Na początek chciałem Wam powiedzieć o biegu,
o biegu Policz się z cukrzycą, bo to jest bieg, który jest organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy już po raz 17. 17. Zapisy na to wydarzenie zarówno jak będą mieć formę stacjonarną, czyli ulicami Warszawy, tak jak to było za dotychczas, ale także od czasu pandemii pojawił się bieg wirtualny, 5-kilometrowy dystans, można pokonać w dowolnym miejscu. Przez pewien okres dni dostajemy pakiet startowy przez kuriera i możemy sobie biegać we własnym zakresie. To taka pandemia nam przyniosła ten rodzaj biegu wirtualnego, także można się tutaj na dwa różne wydarzenia zapisać. Ale zanim jeszcze więcej informacji o tym biegu, to posłuchajmy Jurka Owsiaka, który nieco poniżej minuty zachęca do udziału w biegu. Ja też oczywiście zachęcam, no ale zobaczmy, co Jurek Owsiak ma do powiedzenia w tej sprawie. Przed nami 17. bieg Policz się z cukrzycą. W wydarzeniu możesz wziąć udział na trzy sposoby. Pobiegnij ulicami Warszawy 29 stycznia, zgłoś się do biegu wirtualnego i sam wybierz, gdzie i kiedy pobiegniesz. Albo weź udział lub zorganizuj lokalną imprezę biegową. Wszystkie szczegóły i zapisy na biegwos.org.pl. Biegając zbieramy na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. No właśnie, organizacja tego biegu to wsparcie realizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od 2004 roku programu leczenia osobistymi pompami insulinowymi dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Środki z pakietów startowych przeznaczane są właśnie na zakup pomp insulinowych, dzięki którym osoby z cukrzycą mają szansę na bezpieczną i spokojną ciążę. I w tym biegu wirtualnym, bieg główny ulicami Warszawy odbędzie się 29 stycznia w południe, a bieg wirtualny gdzie każdy może wybrać miejsce i czas, między 23 a 29 stycznia trzeba zrealizować ten 5-kilometrowy dystans. Dodatkowo uczestnicy mogą wybrać formę aktywności, bo choć Policz się z cukrzycą to z założenia bieg, to dystans pokonać można na różne sposoby, na przykład spacerując. Także zachęcam do zapisów na ten bieg. Cegiełki, które się wpłaca, opłata startowa na ten bieg, przeznaczane są właśnie na zakup pomp insulinowych, które później są wypożyczane kobietom z cukrzycą. Także jeżeli ktoś ma ochotę, warto tutaj wesprzeć w ten sposób Wielką Orkiestrę i przyczynić się do tego. Witam kolejne osoby, które do nas przybyły. Wioletta, Bożena, Anna, Edyta, Ewa, Justyna, Joanna, Barbara, Anna. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Właśnie, idziemy dalej. Idziemy dalej, moi drodzy. Za nami listopad, miesiąc świadomości cukrzycy, gdzie dużo bardzo mówiło się o cukrzycy, bardzo, bardzo dużo informacji się pojawiało, akcji różnych, spotkań, wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi z tego też powodu bezpłatne artykuły edukacyjne ukazywały się przez cały rok w magazynie Biedronka, ale magazyn Biedronka postanowił udostępnić te artykuły edukacyjne napisane przez dr Beatę Stepanow w formie PDF-ów. Można pobrać ze strony Biedronki 6 artykułów edukacyjnych właśnie o cukrzycy autorstwa dr nauk o zdrowiu Beaty Stepanow. Zachęcam Was gorąco do tego. To są artykuły dotyczące aktywności fizycznej w cukrzycy, cukrzycy typu pierwszego u dzieci, hipoglikemii w praktyce. Porozmawiamy o cukrzycy, razem policzmy się z cukrzycą, słodki czas świąt. Także warto sobie do tego zajrzeć. Na portalu mojacukrzyca.org też znajdziecie artykuł na ten temat i tam są linki, gdzie można pobrać te konkretne artykuły. Więc zachęcam, bo darmowa edukacja na wyciągnięcie ręki jest i można z tego swobodnie korzystać. Witam Iwonę, witam Karola, cześć, dobry wieczór wszystkim. Także macie artykuły z Biedronki, ściągajcie je, pobierajcie, korzystajcie, edukujcie się, bo jak to cały czas mówimy, edukacja w cukrzycy to, moi drodzy, postawa. Wracam do tej refundacji, insuliny Tresiba, a właściwie braku tej refundacji, bo niestety te informacje się potwierdzają i informuję, przypominam jeszcze raz, że insulina Tresiba firmy Novo Nordisk, zarówno ta w penfilach, czyli w tak zwanych tych fiolkach, a jak także w tych jednorazowych penach FlexTouch, będzie niestety refundowana tylko do 31 grudnia tego roku, moi drodzy. Firma Novo Nordisk
tutaj podejmuję wszelkie starania, żeby ta nieobecność Lekotrasyba na liście refundacyjnej trwała jak najkrócej, no ale mówi się, że może to potrwać nawet i pół roku. Firma Novo Nordisk uruchomiła specjalną infolinię dla pacjentów mających pytania w sprawie dostępności do Lekotrasyba. 785-180-085 od 9 do 17 poniedziałku do piątku. Też na ten temat publikowaliśmy materiały na portalu mojacukrzyca.org, więc można z tego skorzystać. No oczywiście teraz jeszcze jest ewentualnie czas, żeby się zaopatrzyć w zapasy tego leku, żeby sobie to uzupełnić, jeżeli ktoś z tej insuliny korzysta. No a później, jak niestety się zapasy skończą, to będzie konieczność w konsultacji oczywiście z lekarzem zmiany tego preparatu. Także tutaj no, niestety dość przykra niespodzianka nastąpiła, jeżeli chodzi o insulinę Tresiba. No i Ministerstwo Zdrowia także 29 listopada opublikowało komunikat w tej sprawie, gdzie poinformowało, właściwie 2 grudnia, 29 listopada pojawiła się informacja od firmy Novo Nordisk, że insulina nie będzie refundowana, natomiast 2 grudnia pojawiło się stanowisko ministra Miłkowskiego i z przekazanej wiadomości wynika, że decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją Novo Nordisk. Szczegóły zostały podane w komunikacie. Novo Nordisk deklaruje stałą dostępność obu preparatów w aptekach ogólnodostępnych z ustaloną przez producenta ceną. Całkiem możliwe, że ta cena będzie jakoś zmodyfikowana w stosunku do tej ceny, która jest obecnie, ta cena stuprocentowa, no ale tego nie wiemy. Ministerstwo informuje także, że decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją Novo Nordisk, a produkt Tresiba będzie mógł być ponownie objęty refundacją, o ile firma złoży odpowiedni wniosek spełniający warunki opisane w ustawie o refundacji. Także drodzy moi, jeżeli ktoś jest na Tresibie, to zainteresujcie się tym tematem i no, trzeba tutaj podjąć na pewno pewne kroki z tym związane. Dobry wieczór, Edyto, cześć Gizelo, witam Agatę, Violettę, tak jest, jest to smutne, bo to dobra insulina, ja zrobiłam już duże zapasy, pisze Justyna. Tak, to jest jedyna opcja, zrobić na ten moment zapasy, a jeżeli nie zapasy, no to, bo też może być problem z dostępnością, no to trzeba tutaj myśleć o jakichś konkretnych zmianach. I wracam jeszcze do listopada, do obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w Sejmie Rzeczypospolitej. O tym dwa słowa. Tutaj pani poseł Ewa Kołodziej, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw cukrzycy, przygotowała bardzo ciekawe wydarzenie, gdzie przez cały dzień w Sejmie przeprowadzane były dla parlamentarzystów oraz dla osób pracujących w Sejmie badania profilaktyczne dotyczące poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego, a Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej udzielało także porad profilaktycznych. Obchody zwieńczyła debata ekspertów z organizacji społecznych i medycznych. Także miałem przyjemność wziąć w tej debacie udział i w 5 minut przedstawić edukację internetową w wykonaniu portalu mojacukrzyca.org. Gdybyś kogoś interesował zapis tej debaty, to także na naszym kanale na YouTubie oraz na Facebooku jest retransmisja tej debaty. Można sobie do tego wrócić i posłuchać, co dane organizacje miały do powiedzenia w tej sprawie. Do czego zachęcam. Bardzo fajne wydarzenie w Sejmie. Fajnie, że edukowano też posłów w temacie cukrzycy i tego, jak to się leczy i sprawdza. Sprawdzano im te glikemię. Witam, pozdrawiam z zachodniopomorskiego, mimo paskudnej pogody. Tak, dziękujemy za pozdrowienia. Pogoda rzeczywiście jest okropna, warunki na drogowej też masakryczne. Witamy Teresę, witamy również Agatę, która przybiegła do nas prosto z treningu. Pięknie, aktywność fizyczna w cukrzycy jak najbardziej pożądana i wskazana. Agatka tutaj nam też zawsze pokazuje, że warto ćwiczyć i to robić. Dobrze, moi drodzy, czas biegnie nieubłaganie, więc ja idę dalej. Przypominam cały czas, że jeżeli ktoś chciałby się połączyć ze studiem, czy to teraz, czy też później, to po prostu wysyła SMS-a ze swoim imieniem na mój numer telefonu i będzie miał taką okazję. Albo teraz, albo później możecie zadzwonić, nie wiem, chociażby z życzeniami i złożyć życzenia, bo to taki nasz przedświąteczny program. Więc jeżeli ktoś by chciał, to śmiało, nie wstydźcie się, dzwońcie. Wręczono także statuetki przyjaciół kampanii Dłuższe życie z cukrzycą. 1 grudnia odbyło się takie uroczyste spotkanie, gdzie wręczono 3 statuetki. Co roku organizatorzy kampanii Dłuższe życie z cukrzycą dziękują osobom, które wspierają kampanię i szerzą wiedzę na temat cukrzycy. W tym roku nagrodzone zostały 3 osoby. Doktor nauk medycznych Mariola Kosowicz, to jest pani psycholog, magister Alicja Szewczyk, czyli tutaj prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii oraz redaktor Zbigniew Wojtasiński. Serdecznie gratulujemy otrzymania tych
statuetek. Statuetki były wręczane przez przedstawicieli kampanii Dusze Życie z Cukrzycą, przedstawicieli partnerów kampanii, m.in. Annę Śliwińską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, no i ja także miałem przyjemność te statuetki tym nagrodzonym wręczać, także jeszcze raz serdecznie gratulujemy, nagradzamy to, że ktoś mówi o cukrzycy i szerzy te wiadomości, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jakie piękne tło świąteczne, tak, zgadza się, tło świąteczne, zdradzam, że sztuczne, ale świąteczne, tak jest. Dobrze, polecam wam bardzo ciekawy artykuł na portalu profesora Leszka Czupryniaka pod tytułem Tyjemy i chorujemy na cukrzycę. Podczas pandemii zmniejszyła się nasza aktywność fizyczna, wiele osób przytyło, a kiedy się tyje, to jest duża szansa na rozwój cukrzycy typu drugiego. W Polsce rośnie liczba leczonych z powodu cukrzycy i tych, którzy realizują recepty na leki cukrzycowej, to już ta liczba już wynosi ponad 2,5 miliona osób. Wywiad przeprowadzony przez Polską Agencję Prasową z profesorem Leszkiem Czupryniakiem dostępny jest na portalu mojacukrzyca.org do przeczytania przez was, do czego zachęcam. Ciekawe informacje, profesor Leszek Czupryniak zawsze fajne rzeczy i ciekawie o cukrzycy opowiada. Można do tego sięgnąć, można do tego zobaczyć i poczytać, tak, i poczytać, co tam o cukrzycy się mówi. Dobry wieczór, Karolino, witam serdecznie Sandrę, cześć, cześć drodzy widzowie. Przypominam, że rozmowa z naszym gościem specjalnym, Angeliną Ziębińską, dietologiem, rozpocznie się jak zawsze o godzinie 20.30, więc już całkiem niedługo, jeszcze kilka minutek i będziemy o tym mówić. Również na portalu mojacukrzyca.org pojawił się fajny materiał na temat, troszkę wracamy do podstaw, bo zauważamy dużą potrzebę też edukowania nie tylko w zaawansowanych tematach cukrzycowych, ale też w tej edukacji takiej podstawowej, gdzie przybliżamy różne bardzo, bardzo podstawowe kwestie. No i ciekawy materiał, jak działa pompa insulinowa, przygotowany wspólnie z firmą Medtronic. W kilkunastu zdaniach jest opisane działanie pompy insulinowej. Zachęcam do tego, jeżeli ktoś wcześniej nie miał też do czynienia z pompą insulinową, chciałby zgłębić się w te tajniki, coś o tym więcej poczytać, to taki materiał na portalu mojacukrzyca.org się pojawił. Można sobie poczytać, można się zaznajomić, jak to właściwie jest i do czego ta pompa insulinowa służy i jak z niej korzystać. Także zachęcam do tego, żeby poczytać o tym, jak pompa insulinowa działa. Dobry wieczór, Aniu, witam serdecznie Krystynę. Cieszę się, że jesteście z nami. Okej. Chyba będziemy mieć połączenie z naszym widzem. Bardzo się cieszę, że Agnieszka zdecydowała się z nami połączyć, więc zaraz tutaj się z Agnieszką połączymy. Agnieszko, wycisz laptopa, ja do ciebie już dzwonię i będziemy chyba mieć połączenie z tobą, także uwaga, próbujemy się połączyć z Agnieszką, także momencik, nawiązujemy połączenie. Halo. Dobry wieczór, Agnieszko, jesteś na antenie, pogadajmy o cukrzycy. Dobry, witam cię bardzo serdecznie. Ja bym chciała przede wszystkim wam złożyć życzenia, już takie świąteczne, żebyście mieli wspaniałe cukry i więcej nam tutaj i byli zawsze tacy wspaniali, jak jesteście. Bardzo, Agnieszko, dziękujemy za twój telefon i że się odważyłaś do nas zadzwonić. Bardzo nam miło. No. Jurku, jak zawsze dla was i dla ciebie. Bardzo dziękujemy. Powiedz nam, jak u ciebie już przygotowania do świąt, czy jeszcze wszystko w proszku? Jeszcze troszeczkę w proszku, ponieważ troszeczkę mnie tym roku grypa zaskoczyła, więc niestety. No właśnie, teraz niestety te infekcje rzeczywiście się nam mocno rozprzestrzeniają i chyba każdy gdzieś tam z czymś walczy, z jakimiś dolegliwościami grypowo różnymi, także tutaj przeróżne rzeczy niestety chodzą po ludziach. No to życzymy ci dużo zdrówka, żeby tutaj odpuściło wszystko i żebyś miała siłę i w zdrowiu przetrwała te zbliżające się święta i z dobrym nastawieniem weszła w nowy rok. I wzajemnie dla wszystkich. Bardzo ci dziękujemy. Dzięki serdecznie za telefon. Pozdrawiamy. Dzięki, pozdrawiam. Moi drodzy, to była Agnieszka. Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon. Fajnie, że Agnieszka zdecydowała się do studia zadzwonić. Bardzo mi miło. Lubię takie sytuacje. Dzięki, Agnieszko, jeszcze raz za twój telefon. Idę dalej. Dobry wieczór, Doroto. Dobry wieczór także, Doroto. Cześć.
Nowoczesna diabetologia szansą dla pacjenta z cukrzycą, a i tutaj jeszcze nawiązuję tutaj, drodzy widzowie, do spotkania, które odbyło się w Poznaniu. To jest piąte forum nowoczesnej diabetologii. To wydarzenie miało miejsce w dniach między 2 i 3 grudnia tak naprawdę. Wyjątkowe przedsięwzięcie z udziałem grona największych autorytetów środowiska diabetologicznego, lekarzy praktyków, firm, startupów, instytutów oraz zespołów terapeutycznych. Prezentacja nowych technologii właśnie w cukrzycy. Na portalu jest relacja z tego wydarzenia. Tutaj dodam też, że odbył się konkurs na innowacyjne technologie, właśnie między innymi w cukrzycy. Wygrała tam firma Bioc. Miałem przyjemność zasiadać w komisji konkursowej i oceniać zgłoszone konkursy, także też mi niezwykle miło, że miałem taką okazję i że wziąłem udział w tym konkursie jako jury. Nagrodą był bezpłatna rejestracja na ATTD, czyli taki Kongres Nowoczesnych Technologii Diabetologicznych 2023 w Berlinie oraz nagroda pieniężna firma Bioc, która zaprojektowała system transdermalny pozwalający podawać leki o strukturze peptydu, czyli analogii GLP-1 poprzez skórę. Także fajny projekt, ten projekt wygrał. Także tutaj możecie relacje zobaczyć, zdjęcia z tego forum, kto był, no to na pewno też potwierdzi, że było na tym forum fajnie i że to rzeczywiście było bardzo merytoryczne spotkanie. Zespoły terapeutyczne edukowały się o cukrzycy między innymi po to, żeby później pacjentom przekazywać dalej informacje właśnie, żeby być wyedukowanym, no bo to nie tylko kwestia edukacji pacjenta, ale również i kwestia edukacji zespołów terapeutycznych, lekarzy, no i chociażby tego, że lekarze teraz też od 1 stycznia będą mieć dużo do nauczenia się, bo wchodzą nowe listy, jeżeli chodzi o wyroby medyczne, sami dobrze wiecie, CGM-y, FGM-y, ciągły monitoring glikemii, dużo zawiłości, kruczków i tak dalej, więc też sporo lekarze będą się musieli tak naprawdę nauczyć o tym, jak ma wyglądać to wszystko i komu co się należy. Już za 5 minut rozpoczynamy nasze spotkanie z Angeliną Ziembińską, także już całkiem niedługo. I jeszcze mam dla Was dwie informacje. To było bardzo ciekawe spotkanie, pisze Violetta. Tak jest. Mam dla Was jeszcze dwie informacje przed spotkaniem z Angeliną. Mianowicie, pierwsza informacja, którą jeszcze Wam chciałem przekazać, to rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie cukrzycy. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków poinformowało, że w dniu 23 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zapobiegania cukrzycy oraz poprawy leczenia i lepszej opieki nad osobami z cukrzycą w Unii Europejskiej. Rezolucja została uchwalona w związku z Światowym Dniem Cukrzycy. To ważny krok naprzód w kierunku odwrócenia trendu rosnącej liczby przypadków cukrzycy, poprawy leczenia tej choroby i jej powikłań oraz rozwiązywania problemów nierówności i rozbieżności w dostępie do opieki zdrowotnej i leczenia w Unii Europejskiej. Rezolucja liczy 11 stron, czyli dość duży dokument powstał i można sobie tą rezolucję w języku polskim pobrać też przez portal mojacukrzyca.org. Parlament Europejski wzywa komisje państwa członkowskie, aby wykazały zaangażowanie polityczne i wyznaczyły ambitne cele odwrócenia tendencji wzrostowej, jeżeli chodzi o liczbę Europejczyków z cukrzycą, zmniejszenia skali nierówności między obywatelami Unii Europejskiej oraz poprawy opieki nad osobami z cukrzycą i jakości ich życia. Także rezolucja do pobrania, do zapoznania się na portalu mojacukrzyca.org, no i do wdrożenia tak naprawdę w jak najlepszym zakresie. Aha, jeszcze zanim ostatnia informacja, to przedostatnia informacja a propos, czy będziesz kiedyś mówił o czuszce z drukarki 3D? Januszu, archiwum programu Pogadajmy o Cukrzycy jest bardzo, bardzo obszerne. Profesor Michał Wszoła, który jest autorem tego pomysłu, był naszym gościem, także zapraszam do odsłuchania sobie tej rozmowy. Myślę, że tam jeszcze jest ona bardzo na aktualnym też etapie, także można sobie ją odsłuchać. Jeżeli oczywiście projekt będzie ewoluował, będą pojawiać się nowe, kolejne informacje, to będziemy doktora Wszołę zapraszać też do kolejnych spotkań, ale na razie zachęcam, żeby posłuchać tego wydania, gdzie doktor Wszoła był już naszym gościem. Można do tego wrócić. Jest takie nagranie z profesorem Michałem Wszołą. Zachęcam do odsłuchania.
Chciałem jeszcze zaznaczyć o Freestyle Libre 2, bo jest ten system już oficjalnie dostępny w Polsce od 14 grudnia, czyli od tego poniedziałku, który teraz był. Możecie już oficjalnie zakupić w pełnej kwocie przez stronę libre.pl system Libre 2. Jeżeli realizujecie zlecenie na refundowaną Libre przez sklep Diabetyk24, to też z dużym prawdopodobieństwem otrzymacie już Libre 2. Przypominam, że system... Znaczy tak, Libra 1 już zapasy się podobno wykończyły, już ciężko będzie zakupić Libra 1, natomiast Libra 2 od 1 stycznia, między innymi w tym dużym koszyku nowych dokumentów, nowych systemów, które będą refundowane, wchodzi szeroko do refundacji, także dla osób po 26 roku życia, więc zapewne dajcie znać w komentarzach osoby, które stosują intensywną insulinoterapię, czyli które przyjmują intensywnie insulinę, czy atakujecie od razu po 1 stycznia lekarza diabetologa, czy lekarza POZ. Wpiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy, jak to u Was wygląda. Z chęcią się z tym zapoznam, czym zamierzacie uderzyć od razu do swojego lekarza po takie zlecenia na wyroby medyczne. Także wpiszcie, jestem ciekawy. Jak to u Was wygląda. No i ostatnia rzecz na dzisiaj to jest kampania Jak żyć z cukrzycą. Dzisiaj na portalu mojacukrzyca.org pojawił się darmowy PDF do pobrania. To miała miejsce premiera 21. edycji kampanii edukacyjnej Jak żyć z cukrzycą. Ta kampania ukazuje się w prenumeracie online Gazety Wyborczej na stronach wyborcza.pl, Med.onet oraz na portalu Jak żyć z cukrzycą. Publikacja została objęta patronatem przez portal mojacukrzyca.org. No i w tej publikacji wraz z ekspertami kompleksowo opisywane są kwestie prewencji, metod diagnostycznych oraz roli prawidłowego leczenia cukrzycy typu pierwszego oraz cukrzycy typu drugiego. Projekt mówi o kluczowych wyzwaniach w codziennych problemach pacjentów diabetologicznych, tak aby dostarczyć rzetelnych informacji ze strony przedstawicieli ochrony zdrowia. W publikacji znajdziemy wypowiedzi m.in. profesor Ewy Pańkowskiej, profesor Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz, profesora Tomasza Klupy, profesora Krzysztofa Strojka, profesor Przemysław Jarosz-Chobot, a także wywiad z Martą Wiśniewską-Mandaryną. No i też ja też dorzuciłem swoje skromne 3 grosze, także też mój tekst też tam się pojawił a propos właśnie refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii. Kampania otrzymała szereg patronatów od najważniejszych instytucji w Polsce. Na okładce tym razem znalazła się aktorka Marta Wiśniewska, która opowiedziała... Tancerka powinno być, chyba coś tu pomylić, która powiedziała, jakie są jej sposoby na pokazywanie barier i realizowanie swoich pasji pomimo choroby. Tancerka i śpiewaczka, nie aktorka. Coś tutaj ktoś musiał pomylić w tym tekście. Zostawmy to już w spokoju. Ja zerkam jeszcze na wasze komentarze, czy coś napisaliście. 20:30 już wybiła, więc zaraz połączymy się z naszym gościem. A ja, Ania, piszę, ja od razu idę po zlecenie na Libre 2. Oczywiście wizyta 13 stycznia i działamy, pisze Kamila z Libre 2. Alina pisze, mam jeszcze zapasy jedynki, więc dwójka od lutego. Witam, chcę powiedzieć, że przy cukrzycy po pierwszego obcięli nam sensory wkłucia i resztę. Że przy cukrzycy typu pierwszego obcięli nam sensory wkłucia i resztę. Jak obcięli nam sensory wkłucia i resztę? Co masz, Tereso, na myśli? Rozwiń swoją wypowiedź, bo nie wiem. Dobrze, 20:30 wybiła. Łączymy się z Angeliną Ziembińską, z naszym dzisiejszym gościem, także gorąco zapraszam, ale jeszcze najpierw zapowiedź naszego gościa, bo muszę 2 słowa powiedzieć. Angelina Ziembińska ukończyła dietetykę w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na Uniwersytecie Warszawskim Medycznym. Prowadzi w internecie swoje profile pod pseudonimem Dietolog, czyli tak naprawdę blog o zdrowym odżywianiu. Sama jest diabetyczką, blogerką z doświadczeniem i wiedzą z zakresu odżywiania. Powitajmy Angelinę w studiu, pogadajmy o cukrzycy. Dobry wieczór, cześć Angelino, witam cię bardzo serdecznie w programie Pogadajmy o cukrzycy. O, jaki masz piękny dobry telefon. Wieczór. Witam. Bardzo miło. Witamy. Cieszę się, że w końcu nam się udało spotkać, już można by powiedzieć po tylu latach, tak. Bo tutaj
zdradzę rąbka tajemnicy, że z Angeliną się do programu Pogadajmy o cukrzycy już umawiamy od ho, 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 ale w końcu nam się udało, także tym niemniej bardzo serdecznie Cię witam, cieszę się, że w końcu tak się udało zgrać te terminy i zrobić tak, żeby było dobrze, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Angelina ma trójkę małych dzieci, ja też mam trójkę małych dzieci i ciężko znaleźć było wolny termin, żeby można było to jakoś dopiąć, ale w końcu nam się udało. Ja mam jeszcze męża w ciągłych delegacjach. Więc tak, więc było ciężko, ale jest, udało się, Angelina jest z nami, także witamy Cię jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Witam. Angelino, na początku... Takie pytanie z tak zwanych podstawowych, byś nam troszkę o sobie też powiedziała, jak długo ty z tą cukrzycą już się borykasz, no i jak pamiętasz swoje początki tak naprawdę? No więc ja zachorowałam na cukrzycę już jako osoba dorosła. Nie załapałam się na żadne refundacje typu pompy insulinowej. Zachorowałam, kiedy miałam 27 lat. I początki były, czyli tak naprawdę rok mi zabrakł do tego, żebym mogła skorzystać z jakichś nowocześniejszych możliwości na samym początku, ale generalnie trafiłam i do złego szpitala pierwszego i byłam przerażona i pamiętam, że te początki były naprawdę dramatyczne i wydawało mi się, że zaraz umrę, bo to choroba śmiertelna, przewlekła i że będę musiała się kłuć do końca życia. Po tygodniu w szpitalu byłam po prostu zdruzgotana. No ale jakoś ja jestem człowiekiem, który lubi wiedzieć i wybrałam się na studia dietetyczne na Warszawski Uniwersytet Medyczny na początku tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby sama być sobie sterem i wiedzieć po prostu, bo nie oszukujmy się, ilu jest lekarzy, tyle opinii. Jeden lekarz jest bardziej liberalny, drugi mówi, to jest zakazane, to jest dozwolone, a ty diabetyku sobie myślę, kto ma rację. W sieci też jest mnóstwo informacji, które się wykluczają, także ja wtedy czułam się bardzo zagubiona i też miałam dużą potrzebę posiadania wiedzy z zakresu zarządzania cukrzycy. I dzisiaj wiem, że... Czyli wybór tych studiów to już było pokłosie, jak już zachorowałaś, to później się na te studia... Tak. I żeby to szło. Tak, ja wcześniej nie miałam wykształcenia medycznego, dietetycznego, także się potoczył mój los. Czyli początki, jak rozumiem, zapewne to była terapia przy pomocy penów insulinowych, no i tak. Pewno glukometr, prawda? Tak, ja w ogóle bardzo długo byłam na penach, ze względu po pierwsze na to, że ja miałam remisję, trafiłam do pani doktor Cyganek, którą serdecznie pozdrawiam i uwielbiam. Prowadziłam się bardzo dobrze, nie miałam refundacji, więc jakby nie miałam takiej, bałam się zaryzykować i zapłacić od razu za pompę kilka tysięcy, nie wiedząc, czy mi się to spodoba, czy mi się to nie spodoba. Potem się okazało, że jestem w ciąży, ale bałam się strasznie tej pompy, więc pierwszą ciążę przechodziłam na penach. No i dopiero później jakoś tak, jak wszedł ten program WOŚP-owy, to planowałam kolejną ciążę i wtedy zdecydowałam się po prostu wypożyczyć, ale na planowanie, nie na ciążę, tylko na planowanie sobie wypożyczyłam i po kilku miesiącach stwierdziłam, że wow, to jest po prostu to, co było mi potrzebne. No i obecnie jak teraz sytuacja Twoja wygląda, jeżeli chodzi o te kwestie technologiczne, z jakich tutaj rozwiązań korzystasz tak na co dzień? Wiesz co, ja mam pompę, mam tego AkuCheka Combo, który jest niestety teraz wycofywany przez Roche'a, nie wiadomo dlaczego, bo ja uważam, że to jest rewelacyjna pompa, może ona nie ma bajerów jakichś tam, nie wiadomo jakich, ale ma ten glukometr, nawet jeżeli ktoś glukometrem mierzy poziom glukozy, to ma glukometr, który łączy się z pompą i można bardzo fajnie, dyskretnie sobie podać insulinę. Ja w sumie dużo korzystałam z tego glukometru, a
teraz korzystam z Freestyle Libre, już dwa. No i to też jest długa historia, bo ja z Freestyle Libre korzystam z jakimiś tam małymi przerwami, ale jeszcze zanim Freestyle Libre było w Polsce. I pamiętam bardzo dobrze, jak zaczęłam pierwszy raz, jak spotkałam się z Freestyle Libre, bo odezwała się do mnie jakaś agencja, taka marketingowa, o której w ogóle nic wcześniej nie słyszałam. I mnie chcieli zaprosić na jakiś event firmy diabetologicznej gdzieś w Kielcach. Ja sobie myślę, no pewnie, będę tracić dzień, jechać gdzieś, żeby zobaczyć jakiś glukometr, który tak naprawdę nie różni się od niczego innego. I im powiedziałam, że nie chcę. No i zadzwonił i powiedziałam, nie mam czasu, w ogóle termin mi nie odpowiada. No generalnie nie czułam potencjału w tym mailu, którego dostałam później w telefonie, ale dziewczyna tak bardzo, bardzo się uparła, żebym jednak pojechała z nimi na ten wyjazd. I tam w ogóle zaczęłam mi opowiadać, że ona mówi, że nie może mi powiedzieć, bo to jest w ogóle klauzula poufności, ona nie może mi powiedzieć, co to w ogóle za produkt, ale żebym ja jej zaufała, że na pewno będę zadowolona i że w ogóle to jest coś, czego się nie spodziewam. No i generalnie jak pojechałam do tych Kielc, bo się zdecydowałam, bo ta laska tak wydzwaniała do mnie i pojechałam do Kielc. Spędziłam przefantastyczny weekend, poznałam mega fajnych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. No i tam się okazało, że Freestyle Libre. I nie wiem, jak ja to zrobiłam, że ja w ogóle nie wiem, może ja tak żyję w takiej swojej banieczce, ale nie przyszło mi do głowy, że to Freestyle Libre jak wejdzie, no to myślałam, no dobra, kiedyś tam wejdzie. I oni dali nam do testowania te sensory, już tam na wyjeździe dostaliśmy właśnie, żeby sobie założyć i tak dalej. I ja sobie myślę, nie no, to jest po prostu jakieś oszustwo, to nie może mierzyć, no jak może mierzyć? Także początki bardzo, bardzo pamiętam, że byłam zszokowana i tą współpracą pierwszą. No i tak jakoś z tym obotem jest mi do tej pory po drodze. No i lubię tą Librę. Właśnie, teraz pojawia nam się od 1 stycznia ta szersza refundacja tak naprawdę na systemy ciągłego monitorowania glikemii, na przeróżne systemy, ale tak w twoich oczach, jakie są takie największe, żeby też tutaj do osób, które jeszcze nie korzystają z tych rozwiązań, na przykład jakbyś miała powiedzieć, jakie są największe takie plusy i minusy korzystania właśnie z ciągłego monitoringu glikemii, co tobie jako użytkownikowi to daje? Znaczy wiesz co, na pewno daje taką pewność, bo wiesz dokładnie co się dzieje, daje informacje, możesz sobie sprawdzić na wykresie, daje informacje jaką będziesz mieć hemoglobinę, także nie idziesz na badania i jest niewiadoma, tylko masz jasną sytuację. Teraz wprowadzili te alarmy, ja osobiście nie jestem jakąś super fanką alarmów, ale zauważyłam, że ja mam włączone takie bardzo cichutkie i mam powiadomienie na ekranie telefonu, a że ja gdzieś tam ciągle łażę z tym telefonem i albo coś nagrywam, albo no gdzieś ten telefon no w dzisiejszych czasach no to jest zawsze pod ręką, to częściej sprawdzam, bo jeżeli jest jakieś tam powiadomienie, że sprawdź sensor, no to częściej mierzę. No. Myślę, że to jest wygodne, nie wiem, dla mnie na przykład argument ten, że nie trzeba kłuć palców, to jakiś nie jest szalenie istotny, bo jeżeli masz coś takiego, co daje ci informację, no to Myślę, że to jest fajne to właśnie, że jest ta ciągłość zapisu tak naprawdę i że widzimy, co z tą glikemią się dzieje przez cały czas, no i też nie tylko aktualny poziom cukru, ale właśnie też te niesamowite strzałki trendu, czyli to, co się z tym cukrem tak naprawdę dzieje. Czy i z tego, co słyszałam, znaczy oczywiście nieoficjalnie, to chyba przy dwójce można sobie zrobić pętlę bez nakładki. Tak, to jest prawda, znaczy tak, bo przez to, że Libre 2 ma wbudowany moduł w sobie już bezpośrednio, to tak, rzeczywiście z wykorzystaniem tak zwanej aplikacji X-Drip i tam jeszcze jakiejś jednej można to tak wszystko sprytnie połączyć, tak. że można sobie z tego zrobić ciągły monitoring glikemii tak naprawdę. Bo ja się powoli tak przymierzam, żeby sobie założyć. Taka możliwość. Ty, Jurek, masz
pętlę? Ja mam pętlę, tak, ja mam pętlę. Ale słuchaj, mówię, dzisiaj rozmawiamy o tobie. Ireneusz pyta, jaka cena będzie po refundacji? To tutaj Ania już odpowiada dokładnie tak, jak pisze, czyli to jest 30% kwoty tej podstawowej. Podstawowa kwota to jest 255 zł, czyli tak jak Ania odpisała, dla osób po 18 roku życia 76,50 za jeden sensor. Tutaj obwarowaniem jest oczywiście no, intensywna insulinoterapia w przypadku tych osób, a w przypadku dzieciaczków cena spada, będzie poziom odpłatności 20%, czyli 51 zł za sensor. Agata pisze, wygoda, łatwo zmierzyć cukier na mrozie, czy jadąc samochodem. Dokładnie tak. Zanim przejdziemy dalej, to ja tylko chciałem przypomnieć naszym widzom, że zachęcam oczywiście do wpisywania pytań do Angeliny, jeżeli byście mieli. Jeżeli się wstydzicie, wolicie napisać, to piszcie na czacie, a jeżeli ktoś miałby ochotę, to może też do nas zadzwonić, wysyłając SMS-a ze swoim imieniem na numer telefonu, który leci w pasku na dole, połączycie się wtedy tutaj z nami i sobie przez chwilę będziemy mogli pogadać, także zachęcam. Może Agatka do nas zadzwoni. Agatka, no właśnie, też tak właśnie mówię, Agata, dzwoń, bo dawno nie gadałaś. Bez budzenia męża, bo trzeba tylko zapalić lampkę. Dobra. No właśnie, jeszcze o tych ciążach już nam trochę tutaj opowiedziałaś. Tak jak wspominałem na początku, masz trójkę dzieci. Co stanowiło tutaj największy problem właśnie w kontekście cukrzycy i ogarniania cukrzycy jako takiej? No bo przeszłaś trzy ciąże z cukrzycą, która ci towarzyszyła przed, no i w trakcie, i którą masz po. Ale co było takiego najtrudniejszego w tych ciążach? Znaczy wiesz co, ciąż tak naprawdę miałam aż 6. Mhm. Tylko 3 miałam niepowodzeniowe. I najtrudniejsze dla mnie to było ogarnięcie insulinooporności i przyrostu masy ciała, bo jak cukry miałam zawsze książkowe, to był taki mój cel nadrzędny, żeby mieć dobre wyrównanie i bardzo dobrą hemoglobinę, no i tego się bardzo trzymałam. No jakoś no niektóre kobiety mają tak, że tyją jak pączuszki i jakoś łatwiej im przychodzi, mają bardzo duży apetyt. Wiesz, jedne kobiety wymiotują od pierwszych dni ciąży do trzeciego miesiąca i na początku bardzo chudną. Niektóre znam nawet takie, które do siódmego miesiąca nie mogą po prostu niczego przełknąć. A ja miałam zupełnie odwrotnie, miałam za każdym razem olbrzymi apetyt, plus jeszcze w ciąży zawsze wjeżdżały takie zalecenia, żeby regularnie i często jeść. I dla mnie to było zgubne. I ja do tej pory uważam, że jedzenie 5 czy 6 posiłków przy cukrzycy, znaczy to jest też kwestia dla każdego indywidualna, bo są osoby, które umieją jeść te porcje rzeczywiście takie jak wróbelek często i się tym najadają, a są osoby takie jak ja, które jedzą 2-3 posiłki, ale to ma być konkret. Ja muszę poczuć sobie sytość tak po mojemu, a nie jeść przez cały dzień, bo dla mnie takie jedzenie 5-6 posiłków co chwilę, to było ciągłe myślenie o jedzeniu, ciągłe mierzenie tego cukru, sprawdzanie, plus jeszcze jak wjeżdżały jakieś korekty, bo nie wiem, trochę było za dużo, albo było hipo, więc dojadanie, więc dla mnie ciąże kojarzą mi się do tej pory po prostu z jedzeniem. No i właśnie powiedziałaś o tym, że... Nie jestem jakąś fanką stanu błogosławionego. Nie wiem, kto wymyślił to określenie, ale na pewno nie był w ciąży, bo myślę, że to jest bardzo ciężki okres dla kobiety, szczególnie z cukrzycą. No i właśnie, z jednej strony mamy ciebie jako dietologa i to, że się zajmujesz tematem zdrowego odżywiania, a z drugiej to, co powiedziałaś, czyli właśnie te okresy ciąży i tego, że no, byłaś w tej grupie, u której ten przyrost masy ciała w ciąży no, był duży i to też w mediach społecznościowych się u ciebie pojawiało. No i dało się zaobserwować to, że no, były przykre interakcje ze strony też użytkowników, którzy gdzieś tam na twoich kanałach byli obecni. Nie jestem w stanie stwierdzić, jaką to miało skalę, no ale chyba na tyle dużo, że gdzieś to tak naprawdę też dotyka, tak? I gdzieś to trochę człowieka zaczyna boleć. Opowiesz nam trochę o tym i czy trudno w ogóle było sobie właśnie poradzić z tym tematem, no bo tutaj, tak jak mówisz, w okresie ciąży ten przyrost masy ciała, a z drugiej strony promocja przez ciebie metod
zdrowego odżywiania, więc coś tutaj się ludziom no, nie kleiło, tak? Można tak powiedzieć. Znaczy wiesz co, ja nigdy nie ukrywałam, ja nie jestem od odchudzania dietetykiem. Ja się nie zajmuję utratą masy ciała i byciem fit modelką. Ja się zajmuję po prostu dobrym wyrównaniem cukrzycy i życiem dobrym z cukrzycą. Po prostu dobrym jedzeniem, które ma niski indeks glikemiczny. I myślę, że komentarze, które tam w jakiś sposób otrzymywałam od odbiorców, jakichś tam hejterów, dostawałam nawet maile, specjalnie ludzie mi pisali, jak schudnąć. Uważam, że są nie na miejscu, bo jeżeli, no nie wiem, ja mam tak, że jeżeli kogoś nie lubię, to go po prostu nie oglądam. Jeżeli ktoś mi się nie podoba wizualnie, to w sieci jest tylu twórców. I bardziej myślę, że chciałabym na to zwrócić uwagę, że jednak jeżeli ktoś tworzy, ktoś coś robi, nie wiem, ja też zaczęłam moją przygodę z YouTube'em właśnie jak byłam w ciąży, to ja w ogóle sobie nie wyobrażałam, że ja będę coś kręcić, w sensie przed kamerą. Teraz to uwielbiam, naprawdę uwielbiam takie dni zdjęciowe, że się umawiam z ekipą i coś robimy razem, bo ja już jestem cała przez tydzień podekscytowana, wymyślam jakieś właśnie fajne przepisy i wszystko robię. Wtedy byłam zestresowana i właśnie dla mnie był dużym problemem to też tak we mnie, może te komentarze tak mnie dotykały, że ja też nie mogłam siebie zaakceptować w takiej formie, ale miałam też jakiś cel nadrzędny, bo jednak nadrzędnym dla mnie celem było urodzenie zdrowych dzieci, utrzymanie dobrych glikemii, a już wygląd, no naprawdę, to jest rzecz drugorzędna. A jeżeli ja w tych moich treściach przekazywałam aktualną moją najlepszą wiedzę, najlepsze szczere chęci i najlepsze smaki, to myślę, że można było sobie darować te wszystkie komentarze. Dzisiaj mam do tego dystans, ale też mam trochę mniej kilogramów, więc mogę sobie mieć dystans, prawda? Widzowie, nie wiem, czy tak się zasłuchali, czy boją się komentować teraz. Mam nadzieję, że się zasłuchali i zaraz... Bo czas nam teraz zamarł, ale mam nadzieję, że macie jakieś pytania, także wykorzystajcie możliwość i pytajcie. Jeszcze tylko też dodam w międzyczasie, że będziemy mieć dla was na końcu naszej rozmowy konkurs, gdzie do wygrania będą 3 e-booki na temat właśnie Wigilii i Świąt, także zostańcie z nami do końca i weźcie udział w tym konkursie, dostaniecie możliwość wygrania takich fajnych e-booków, które Angelina przygotowała teraz niedawno. O, jest jakieś pytanie od Janusza, więc może je zadajmy, skoro tak tutaj na zachętę się pojawiło. Co pani myśli o diecie niskowęglowodanowej u cukrzyków? Ile dorosły człowiek, tutaj waga 75 kg, powinien według pani jeść dziennie węglowodanów w gramach? Czy nie jest tak, że im więcej węglowodanów, tym trudniej trafić z odpowiednią ilością insuliny? No ciekawe pytanie. Ja bardzo polecam dietę niskowęglowodanową i to, jeżeli w ogóle ktoś jest na terapii insuliną i chce ogarnąć sobie zarówno ilość dawek i też ilość węglowodanów w diecie, opanować apetyt, to dieta niskowęglowodanowa taka 40%, a nawet można ograniczyć do 20-25%, jest bardzo, bardzo pomocna, bo jedząc mniej węglowodanów, jemy trochę więcej tłuszczu i białka, które odpowiadają za wyższą sytość, bo węglowodany, jeżeli jemy posiłki takie węglowodanowe, czysto węglowodanowe, one nie dają nam długiej sytości. Węglowodany dużo szybciej się trawią niż białko i tłuszcze, no ale z drugiej strony w połączeniu dużej ilości węglowodanów, białek i tłuszczy, to jest trudniej ogarnąć cukry. Nie odpowiem, ile dokładnie powinien spożywać dorosły człowiek 75-kilogramowy, bo mamy różne metabolizmy, inaczej funkcjonujemy, mamy inną aktywność fizyczną. Osoba, która jest
bardzo aktywna fizycznie, będzie mogła zjeść dużo więcej węglowodanów. Jak na przykład zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, one mówią, że w diecie diabetyka standardowo powinno być węglowodanów od 40 do 60, nawet do 60%, przy czym te 60% to jest dla osób ekstremalnie aktywnych fizycznie. Taka Maja Makowska może sobie tam śmigać 60% węglowodanów, albo Zuza, CrossFit Girl, ale takie osoby, które pracują 8 godzin przy komputerze i wychodzą sobie na półgodzinny spacer, albo mają tam te trzy treningi w tygodniu, takie niezbyt obciążające, no raczej 60% węglowodanów nie będą mogły tak bez problemu sobie spożyć. Dieta niskowęglowodanowa też super się sprawdza przy właśnie chęci zrzucenia nadprogramowych kilogramów, a to się wiąże właśnie z tym poczuciem sytości i tym odczuwaniem satysfakcji z jedzenia, bo myślę, że to jest najtrudniejsze w odchudzaniu. Super. No i wracając jeszcze do tego tematu tycia, chudnięcia, no bo właśnie ty pokazałaś, że można i że jednak jak się chce, to można zrzucić, bo tobie się udało zrzucić bardzo dużo tych kilogramów i w pewnym momencie było tak, że w tych social mediach zobaczyliśmy nową Angie właśnie, no odchudzoną można powiedzieć. Jak tego dokonałaś, słuchaj? Wiesz, to nie było tak, że nagle mnie zobaczyli wszyscy, tylko może rzeczywiście przez jakiś czas tam się mniej pokazywałam, a więcej skupiłam się na sobie, no bo jednak to jest duży wysiłek, to nie jest tak, że się udało. To była praca, to była i jakieś tam wyrzeczenia dietetyczne już patrzę sobie na następne pytanie, i aktywność fizyczna, także to był taki fokus, że ja bardzo, bardzo chciałam, a ja jestem człowiekiem albo wszystko, albo nic, i jak chcę, to robię. No i to też nie było tak, że schudłam w miesiąc, tak? To trwało tam gdzieś blisko dwa lata, półtora roku, tak, takiego trudniejszego okresu, mocniejszego trzymania michy. Raz było łatwiej, raz było gorzej. No wiesz, ja mam trójkę dzieci, to różnie bywa z tymi możliwościami. A słuchaj, czy masz jakieś takie, nie wiem, złote rady, nazwijmy to, właśnie dla osób, które mają tych nadprogramowych kilogramów trochę? Co jest najważniejszego właśnie w leczeniu? Ja nagrywałam nawet nagrywałam film na YouTubie o tym, jak się odchudzałam też. Ja ograniczyłam liczbę posiłków i postanowiłam, że będę bardzo skrupulatnie się trzymała okna żywieniowego, ale to było takie 8/16. Te okna żywieniowe tutaj może zaznaczę, że... Wyjaśnij, od 8 godziny do 16, że wtedy możesz zjeść, tak? Dobrze tak, rozumiem? Tak. Czyli w innych godzinach po 16 już zero, tak. Nic nie... Pijesz wodę, ewentualnie gorzką kawę, ja sobie przesuwałam te godziny, w sensie, że później jadłam, tam nie wiem, od 10 do 18, ale nawet... Te trzy posiłki, tak? Dobrze zrozumiałem, tak? Tak. Także ja byłam trzy, a przez jakiś okres nawet, bo ja właśnie też zeszłam z węglowodanów, bo postanowiłam, że zrobię to dwutorowo, zmienię sobie częstotliwość posiłków i zmienię też ich skład, także jadłam tak jakieś 30-40% węglowodanów i właśnie zastosowałam ten post przerywany, tylko nie taki drastyczny, bo jest dużo takich specjalistów, którzy mówią, że ile dasz radę, ciśniesz, że 2 godziny w ciągu dnia możesz jeść, wtedy jesz co chcesz, ile chcesz, a potem nie jesz i że da się to zrobić. A ja właśnie sobie tak wymyśliłam, no jak sobie wymyśliłam, działa.
No i właśnie, na kanwie tego też wymyśliłyśmy razem z Moniką Bocheńską, która jest dietetykiem specjalizującym się w keto, taki e-book właśnie, który pomaga na ogarnięcie cukrów, to jest e-book z naszymi radami i też jadłospisem, bo ja bardzo dużo dostaję próśb o jadłospisy. Ja nie układam jadłospisów takich indywidualnych, bo nie mam po prostu na to czasu fizycznie, a dostaję ich bardzo dużo, dlatego postanowiłam wydać e-booka z jadłospisem, więc jeżeli ktoś potrzebuje jadłospisu takiego na start, żeby sobie tą cukrzycę ogarnąć. Ja miałam się, że teraz na święta nie ma co, ale w nowym roku albo przed wiosną, wtedy kiedy wszyscy postanawiają dbać o formę, czy to w nowym roku, czy przed wakacjami, to można mieć sobie gdzieś tam na uwadze, że takie coś mam. Do e-booków jeszcze wrócimy za momencik. Zanim przejdziemy jeszcze do tematu troszkę świąteczno-noworocznego, to zerknijmy na czat, bo tutaj Kamila pyta, czy przy tych oknach żywieniowych pojawiły się u pani ketony w moczu na czczo? No ja nie wiem. Nie wierzyłaś, nie sprawdzałaś, okej. Okay. Ja w ogóle ketony dla mnie to, no co ci to da, taka informacja, że masz ketony. Edyta dopytuje, czy przy diecie niskowęglowodanowej rekomendujesz suplementację witaminy z grupy B? Czy ja rekomenduję? No generalnie zależy... Nie rekomenduję jakoś specjalnie, chociaż witaminy z grupy B warto przy cukrzycy, tak generalnie też wiele osób z cukrzycą przyjmuje metforminę tutaj. Warto się przyjrzeć tej witaminie B, szczególnie B12 i no nie wiem, ja tak standardowo biorę sobie B-kompleks. Czyli po prostu komplet witaminek, tak. Jest dobrze. Okej, okay, jeszcze mamy pytanie od Janusza, który pyta o owoce. Czy to praktycznie sam cukier, czy pani również je owoce? Jem owoce, bo lubię, ale rzeczywiście owoce, znaczy w ograniczonych ilościach, to nie jest tak, że... To jest kwestia ilości się pojawia. To jest kwestia ilości. Ja bardzo lubię owoce sezonowe, teraz lubię mandarynki, latem lubię truskawki i arbuza. I mimo, że na przykład arbuz ma wysoki indeks glikemiczny, to jeżeli tam, nie wiem, 100-gramową, to ten ładunek glikemiczny nie będzie jakiś szczególnie wysoki, a satysfakcja będzie. I uważam, że takie dwie porcje owoców, takich, które zawierają, no nie wiem, jeden wymiennik węglowodanowy, maks półtora wymiennika, jest do ogarnięcia, tym bardziej jeżeli na przykład komponujemy te owoce z jakimiś dodatkami białkowo-tłuszczowymi, na przykład coś, prawda Małgorzata, coś, o Jezu, teraz mi umknęła myśl. Tak, no generalnie mówimy o tym, że ważna jest właśnie ilość, tak? No bo jeżeli ktoś zje tyle, no to będzie problem, a jak ktoś sobie tam nasypie 5 boróweczek na owsiankę, o której też będziemy za chwilę mówić, to jest okej, prawda? Więc to rzeczywiście podejrzewam, że to jest tak naprawdę kwestia. Na samą owsiankę to też może nie być okej, bo to też są węglowodany i też zależy na jaką owsiankę. Słuchaj, powiedziałeś, że Małgorzata ma rację, więc odczytajmy ten komentarz. Tak, że powinno się robić badania. Trzeba witaminy też można przedawkować. Chyba wszystko można przedawkować. Dokładnie, więc wszystko musi być z umiarem. Dobra, no to skupmy się teraz na chwilkę i zatrzymajmy przy świętach i przy Sylwestrze, bo to nasze najbliższe 2-3 tygodnie to właśnie będzie ten okres świąteczny. Dość ciężki okres dla osób z cukrzycą, jakby nie było, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy masz tutaj jakieś rady dla diabetyków, o czym powinniśmy pamiętać w tym okresie? Ja zawsze mam jakieś rady, więc jestem niesiłowym. Ja się podziel. Nie no, ja nie wiem, czy to jest kwestia nastawienia.
bo każdy z nas ma jakieś swoje ograniczenia, ma swoje ulubione smaczki i wie, na co musi uważać. Myślę, że w święta na pewno trzeba trochę bardziej mierzyć, uważać i sprawdzać, ale też no nie róbmy z siebie takich cierpiętników i chorych na cukrzycę, którzy ciągle mają skrzywione miny, tylko cieszmy się po prostu spotkaniami z rodziną, wyciągnijmy rodzinę na spacer i tak korzystajmy może nie tylko z jedzenia, bo ja takie mam poczucie, że osoby chore na cukrzycę tak postrzegają święta głównie przez te wszystkie potrawy, które no owszem są apetyczne i są te makowce, są serniki i inne słodkie specjały, ale to nie o jedzenie tak naprawdę chodzi. No może to mamy w głowie, że jeżeli czegoś nie możemy, albo musimy coś ograniczać, albo kontrolować, to wtedy tego bardziej pragniemy. Ale to można sobie to uzmysłowić, można pomyśleć i przygotować się też od takiej strony psychologicznej, żeby nie rzucać się na to jedzenie nie siedzieć cały czas przy stole, tylko przeżyć te święta po swojemu, zgodnie ze swoim takim stylem życia i też przy okazji zadbać o glikemię. Bo owszem, jedna hiperglikemia tam nam nic specjalnego nie zrobi, ale mimo wszystko te hiperglikemie w jakimś okresie długim czasu one się kumulują i kiedyś mogą zapracować na jakieś powikłanie, którego w sumie lepiej byłoby nie mieć. Dokładnie tak. Czyli tak jakby podsumowując tą część, przede wszystkim też ilość, tak? Tutaj rozważnie podchodzić do tematu, nie rzucać nie wiadomo się na co i nie wiadomo w jakiej ilości. No i pamiętać o tej aktywności fizycznej, żeby też jednak coś uskutecznić i się od tego stołu trochę też poderwać i na jakiś chociażby spacer z rodziną się wybrać. Ale powiedz nam, czy ty masz też w swoim portfolio, nazwijmy to, przepisów, bo na twojej stronie jest masa przepisów, jest teraz też ten e-book wigilijny, który będzie można też dzisiaj zdobyć tutaj u nas w konkursie. Tam są przepisy, no właśnie, czy ty masz jakieś takie odpowiedniki tych potraw, czy jakoś je modyfikujesz tak bardziej pod osoby właśnie z cukrzycą czy z insulinoopornością, żeby były takie bardziej przyjazne? Rekomendujesz takie właśnie zdrowsze wersje danych, że tak powiem, potraw? Jak to wygląda? Nie wszystko. Na przykład długo myślałam o pierogach. Generalnie pierogi to jest w każdym regionie Polski są pierogi na Wigilię i najczęściej są tam ruskie z kapustą, grzybami i tak dalej. No ale nie ukrywajmy, że to jest produkt mączny i jeżeli zjesz michę pierogów, to choćby nie wiem co, będziesz mieć hiperglikemię, no chyba, że twoja pętla ogarnia tak, że nie będziesz mieć, to nie będziesz. Nie wiem jeszcze, jak ogarnia pętlę. W każdym razie to jest ryzykowne, żeby jeść dużo węglowodanów i nawet jak zamienimy sobie mąkę białą na mąkę pełnoziarnistą, to niewiele zyskamy, bo mąka pełnoziarnista ma bardzo podobną wartość kaloryczną, podobną zawartość węglowodanów, tylko trochę niższy indeks glikemiczny, no ale jak do tego dodamy kolejne potrawy, no to też będzie to dużo węglowodanów, więc jeżeli chodzi o Wigilię, to ja bym korzystała. A i jeszcze te z białej mąki no, są smaczniejsze. No, mi się nie udało zrobić takich pierogów, żeby były takie jak mojej babci, bo to jest taki mój wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o smak i o jakość, bo moja babcia zawsze gotowała tak po staropolsku, świetnie gotuje i te pierogi to jest wzór taki niedościgniony i z mąki pełnoziarnistej choćby nie wiem co, nie da się zrobić takich pierogów, dlatego ja osobiście zawsze jem normalne pierogi, tylko sobie je reglamentuję i wybieram trzy pierogi takie, trzy pierogi takie, cztery łóżka do barszczu, tralala, koniec. I to jest znowu kwestia ilości się pojawia. Tak, tu jest kwestia ilości.
I ja właśnie w tym e-booku takim, bo chciałam mieć taki produkt, w którym będzie wszystko tak jakby w jednym miejscu, żeby były potrawy, które są fajne. W tym e-booku też zamieściłam obliczenia dla takich tradycyjnych potraw, między innymi dla pierogów z kapustą tam ruskich, ile to ma kalorii w 100 gramach, ile to jest tak mniej więcej w sztukach, także to jest taka trochę ściągawka dla osób z cukrzycą, też z wymiennikami węglowodanowymi, białkowymi, tłuszczowymi, ale zamieściłam też dużo takich przepisów, które są niskowęglowodanowe albo z niskim indeksem glikemicznym, na przykład na kapustę wigilijną albo na fantastycznego tatara ze śledzia, takiego warstwowego, który jest no przefantastyczny i bardzo Wam polecam. Też na faworki pieczone. Tutaj jeżeli chodzi o słodkości, to mogę chyba śmiało powiedzieć, że jestem specjalistką, jeżeli chodzi o przerabianie przepisów takich na słodko, żeby były bardziej przyjazne nam diabetykom. Co ja tam jeszcze zamieściłam? Rybę po grecku. Natalia pisze tak, że masz świetne przepisy, pisze Natalia, słuchaj. I Agata pisze, nie 20, tylko 5 oczywiście. No właśnie. Roku pierwsze bezglutenowe święta, mamy też komentarz od Małgorzaty. Szczęśliwi ci, co są na insulinie, wiadomo, wszystko z umiarem, ale w porównaniu z tym, co było 20 lat temu, teraz można dzięki analogom zjeść tradycyjne potrawy świąteczne bez hiperglikemii, tak? Tak, ale też z drugiej strony w dzisiejszych czasach jest dużo więcej produktów łatwo dostępnych, którymi możesz zamienić się, nie wiem, ja nie słyszałam 10 lat temu, no dobra, może słyszałam, ale erytrol nie był taki popularny. Słodziki dopiero wchodziły tak do oferty. Jednak ten asortyment produktów takich niskowęglowodanowych jest dużo wyższy. I ja tutaj nie mówię o produktach takich w marketach dla diabetyka i na przykład baton dla diabetyka słodzony fruktozą, tego jak trzeba się wystrzegać i generalnie nie wierzyć w takie rzeczy i sprawdzać zawsze składy, ale można naprawdę dużo fajnych produktów kupić i skorzystać, nie wiem, mąkę zwykłą część zamienić na migdałową. Teraz te produkty są praktycznie gotowe, bo kiedyś to można było wziąć migdały i je zmielić jakąś tarką, młynkiem, a teraz idziesz do sklepu, chcesz mąkę migdałową, masz migdałową, konopną, jak chcesz jakąś jeszcze, nie wiem, z orzechów laskowych, to też sobie ją kupisz, tak? Także tutaj jest dużo takich możliwości i połączeń, które można sobie śmiało, znaczy śmiało, jak masz odwagę, albo jak skorzystasz z mojego przepisu. No i słuchaj, jeszcze temat, który się często pojawia przy właśnie świętach i też przy Nowym Roku, no bo wiadomo, zabawa sylwestrowa, no a jakby tutaj nie było, no gdzieś tam ten temat alkoholu może się pojawić. Jak wiadomo, no my diabetycy tego alkoholu powinniśmy unikać, no ale ten Sylwester i pewno nie jeden będzie może chciał tutaj skorzystać z tego napoju, że tak powiem. Jak to robić bezpiecznie i odpowiedzialnie, dietologu, powiedz nam. No wiesz, Jurek, tak naprawdę dla nikogo alkohol nie jest bezpieczny i jest trucizną. No nie wiem, są zalecenia WHO, które mówią, ile porcji alkoholu możesz przyjąć jednorazowo, albo jeżeli, nie wiem, pijesz 5 razy w tygodniu, to tam, nie wiem, jedną porcję alkoholu możesz 5 dni w tygodniu, pomijając 2 dni. Można się kierować tymi zaleceniami WHO, ale myślę, że no bo dieta diabetyka jest taka, że jest jak dla zdrowych ludzi, ale musimy wziąć zawsze pod uwagę, czy mamy mocną głowę, czy nie mamy mocnej głowy. To są kwestie indywidualne. Czy pijemy alkohol
tylko tak sporadycznie, okazjonalnie, czy nam się zdarza na przykład 3 razy w tygodniu wyjść gdzieś na piwo ze znajomymi, no jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy dorośli, możemy decydować o swojej diecie, możemy też decydować o tym, czy wypijemy sobie lampkę wina do obiadu, czy nie. Ja tutaj nikogo nie namawiam do picia alkoholu, ale to też jest taką ludzką sprawą, że nie wiem, gdzieś wychodzisz z Małgosią na kolację, to sobie zamawiacie po lampce białego wina do rybki wieczornej i znaczy ja tak mam na przykład z Tomkiem. I tak dla gdzie smaku. Wtedy są dzieci? Nie. Dobra. No nie, no dobra, generalnie tak, nie na pusty brzuch, myślę, że to jest taka jedna ważna kwestia, tak, żeby przy cukrzycy też pamiętać o tym, żeby coś jednak spożywać. No tak, tak, nie no, na pewno musimy... No i żeby też bliskie osoby, które są z nami, tak, czy to koledzy, czy koleżanki, czy nasze towarzystwo, żeby też było poinformowane o tej cukrzycy i żeby też było w stanie ewentualnie zareagować, gdyby coś się chyba wydarzyło. No tak, ja myślę, że te takie zalecenia, żeby wszystkich informować i tak dalej, to bardziej, znaczy ja nie jestem za tym, żeby ukrywać cukrzycę, ale czasem jest w sumie niezręcznie, jak gdzieś tam się spotykamy z jakimiś ludźmi, z którymi się tam nigdy nie spotykaliśmy i tak dalej, ale pijąc właśnie tak bardzo świadomie i no to jest taki po prostu dodatek, nie to, żeby się upić, no to myślę, że nic strasznego nie powinno się stać. Na pewno trzeba pamiętać, że alkohol na pusty żołądek może, szczególnie tam ten cięższy, wysokoprocentowy, może powodować hipoglikemię. No i że ta hipoglikemia w momencie, kiedy jest się w stanie upojenia alkoholowego, ona może się pogłębić, może być ciężka i wtedy może nie zadziałać glukagon, bo wątroba jest zajęta metabolizowaniem alkoholu. Alkohol jest dla organizmu trucizną, wątroba sobie wybiera, albo walczę z trucizną, albo sobie to coś wydzielam, tak? No to co? Ważniejsze jest, żeby zwalczyć tą truciznę i wtedy nie wydzieli nam zapasów glukozy, no i będzie potrzebna kroplówka z glukozy, tak? I tak jak Krysia, pamiętajmy, że to dodatkowe kalorie. No i tak, jeden... Znowu, czyli nakładnie, ale wszystko jeden z 1 gram alkoholu to jest 7 kilokalorii, więc jeżeli tłuszcz ma 9, no to blisko tłuszczu, tak? Węglowodany i białka mają 4, także to jest pijąc jakieś tam większe ilości alkoholu, można nieświadomie przyjmować właśnie duże ilości kalorii, na przykład jak też znam takie osoby, które chudną, tylko obcinając sobie tam piwka w ciągu tygodnia, tak? Słuchaj, Ewa pyta o topinambur. Co o nim powiesz? Że to słonecznik bulwiasty i że... nie no, w sensie jak? Bo nie rozumiem pytania. No to jest... Ewa sprecyzuje pytanie. Można stosować jako zamiennik ziemniaka, będzie miał mniej węglowodanów. Żeby był jakiś szalenie smaczny, to bym nie powiedziała, ale można. No dobra, i słuchaj, teraz chciałem zapytać trochę o twoją działalność w internecie, bo prowadzisz stronę Dietolog. Chciałem na początek pytanko takie zadać, skąd w ogóle pomysł na taką aktywność? No bo jak rozumiem, była najpierw cukrzyca, były studia i jakby ten Dietolog był dalej w konsekwencji tych wszystkich jakby tutaj kolejnym etapem, czy jak na to wpadłaś, że taką działalność edukacyjną prowadzić w takiej formie? Wiesz co, to wyszło tak jakoś bardzo naturalnie, bo ja jestem towarzyska i zapraszam dużo osób do siebie na jedzenie. I jak zaczęłam tak się wgłębiać w te zalecenia cukrzycowe, i w te przepisy, które chciałam robić, a ja jestem wygodna i nie chciałabym się gotować dla całej rodziny innego posiłku, a dla siebie czegoś innego, więc stwierdziłam, że okej, jemy po prostu zdrowo, wszyscy jedzą to, co ja, ale musiałam dogodzić wszystkim, żeby to było mega smaczne, żeby nikt w domu nie czuł się dotknięty chorobą i tym, że je jakoś
inaczej albo mniej smacznie niż wszyscy dookoła i się okazało, że ja gotuję smaczniej niż wszystkie moje koleżanki, które gotują normalnie, tradycyjnie. I jak gdzieś się spotykałam, czy to z sąsiadkami, czy ze znajomymi, to ciągle musiałam spisywać im jakieś przepisy albo przesyłać im i tak stwierdziłam, że no dobra, jak wszyscy tak chcecie te moje przepisy, to ja mogę sobie bloga założyć. I to było takie, że wiesz, założyłam sobie bloga na Blogspocie, to był taki blog totalnie amatorski, ja tam wrzucałam te moje pierwsze zdjęcia, które wyglądały tak, że jak sobie je przypomnę, to mam ciareczki. No ale jednak ludzie wchodzili i brali te przepisy i korzystali i w ogóle super. No i to jakoś tak cały czas to ze mną jest, zaczęłam gdzieś tam się uczyć, robić zdjęcia, kupiłam sobie aparat, później właśnie wyszło, że zaczęłam tam się interesować trochę tymi filmami, zaczęłam kręcić filmiki z tymi moimi przepisami, no i tak jakoś to po prostu cały czas się w jakiś sposób rozwija i ja też tego nie robię na siłę, tylko robię wtedy, kiedy mam czas, robię wtedy, kiedy czuję takie flow, bo też nie zawsze jestem taka pełna energii, że mam pomysł i od razu go realizuję, a czasem właśnie taka jestem, także tutaj mam no tą taką swobodę, że to jest takie moje i robię to, co czuję, że jest najbardziej odpowiednie. No właśnie, czyli w głównej mierze przepisy na twoim blogu, no ale też nie tylko przepisy, bo też inne informacje, jakiego rodzaju treści zamieszczasz właśnie w social mediach, też dużo na relacjach, prawda, działasz, że tak powiem i też relacjonujesz wasze życie tak naprawdę rodzinne, no trochę tak, jakoś bardzo, jak wszedł Instagram, bo to głównie na Instagramie teraz, to jakoś bardzo mi się podoba Instagram i super, że zrobili te rolki, mi się po prostu format rolek tak szalenie podoba i na samym początku, jak wszedł ten Instagram, gdzie były te zdjęcia i te wszystkie zdjęcia musiały być takie piękne, ja pamiętam, że tych zdjęć wcale takich pięknych nie umiałam robić, to wtedy mi się Instagram nie podobał. A teraz, jak tak trochę spędziłam czasu na tym Instagramie i może trochę Monika Bocheńska tak mnie do tego Instagrama przekonała, bo pokazała mi dużo fajnych takich funkcji i też pokazała, jak można sobie budować relacje na Instagramie i rzeczywiście tak zauważam, że ten Instagram jest taki bardziej relacyjny, wiele osób z tego Instagrama kojarzę, znam i to takie mam poczucie, że to takie są znajomości niby ludzie, których nie znam, ale ja ich znam. I to jest taki bliski kontakt, który bardzo dużo satysfakcji mi przynosi. Także miałam taki okres właśnie dużo Instagrama, miałam okres dużo YouTube'a, bo ja chyba nie umiem tak robić, żeby robić wszystko naraz. Może nie mam na to czasu, albo gdybym miała, nie wiem, jakąś wirtualną asystentkę, Krysia mówi, że jestem matką Polką i żadnej pracy się nie boję, no jestem matką Polką, przy trójce dzieci to naprawdę, teraz mam dwie dziewczyny, dwie trzecie dzieci jest chore, także też coś sobie zaplanowałam na wczoraj i dzisiaj i musiałam te plany zmienić kompletnie, bo dziewczyny zostały w domu zamiast pójść do szkoły i przedszkola. No. Bloga prowadzę raczej systematycznie, teraz w ogóle nie miałam przez jakiś czas wpisów, a wszystko dlatego, że postanowiłam, bo do tej pory wszystkie moje produkty, znaczy produkty, przepisy, robiłam e-booki również, wszystko było bezpłatne dla odbiorców, bo tak mi się wydawało, że będę w stanie jakby całą tą moją działalność, stronę i tak dalej utrzymać się z takich współprac tylko komercyjnych. Ale w tym roku tak jakoś przemyślałam sobie, że jeżeli ktoś chciałby mieć na przykład, nie wiem, więcej przepisów w jednym miejscu albo po prostu wesprzeć moją działalność, to mógłby sobie
kupić e-booka, którego ja przygotuję, też wkładam w nie bardzo dużo energii i serca. No i są też dostępne płatne produkty na mojej stronie. Jest bardzo dużo treści bezpłatnych, informacji o cukrzycy. Ja też jestem partnerką kampanii Dłuższe życie z cukrzycą. To jest kampania skierowana do osób z cukrzycą typu drugiego. W ramach kampanii robię... No, w sumie dużo już materiałów takich zrobiłam edukacyjnych, też przepisy przygotowuję. Przygotowuję też przepisy na inne strony, nie tylko do siebie, ale zgłaszają się do mnie czy to agencje, czy firmy i proszą o jakieś publikacje na ich stronę. Także dużo mam takich aktywności, które gdzieś tam czasem się nimi chwalę, czasem się nie chwalę, ale są. No i jestem też głównie na Instagramie ambasadorką Freestyle Libre, bo tak jak mówiłam, że za botem było mi do tej pory po drodze i korzystam z tego systemu, więc też jakieś informacje o tym udzielam. Tu macie adres strony Angeliny, czyli dietolog.pl, no i tak jak Angelina mówi, Instagram, to ją znajdziecie pod hasłem blog dietolog i tak samo na Facebooku też blog dietolog. Wpisując, możecie znaleźć Angelinę, ale słuchaj, no chciałem jeszcze wrócić do tej owsianki, bo tutaj no nie da się tutaj nie powiedzieć, że jak się myśli o tobie, to pierwsze co to przychodzi na myśl, ta owsianka, bo ta owsianka gdzieś tak zawsze mocno w tych mediach jest. Bo my się długo znamy. I takie wnioski, że chyba bardzo musisz ją lubić, tą owsiankę, i chciałem, żebyś nam powiedziała, jakie masz tutaj sprawdzone sposoby na owsiankę, no bo tak by się wydawało, że owsianka i cukrzyca to tak trochę nie po drodze, ale jednak ty pokazujesz, że jednak po drodze, jak zrobić, żeby była taka dobra i korzystna, no i czemu ją tak polubiłaś, czy nawet może pokochałaś? Pokochałam, ja kocham owsiankę, zawsze. Odkąd poznałam owsiankę, bo u mnie w domu rodzinnym nigdy nie było owsianki, nigdy w życiu nie jadłam owsianki. Pierwszy raz ją jadłam dopiero jako osoba dorosła i chyba miałam wtedy jakoś po diagnozie cukrzycy, jak zaczęłam szukać właśnie sama takich super zdrowych śniadań i jakichś tego typu rzeczy, no to trafiłam właśnie na owsiankę. I sobie myślę, no co ta owsianka, no co to płatki zalane mlekiem, czy to może być dobre w ogóle. No ale tak, płatki owsiane, jeżeli rozgotujesz, będą miały wysoki indeks glikemiczny, to się nie nadają przy cukrzycy. Mleko rano, laktoza, możliwe, że wybije cukier i nawet jakaś tam, nie wiem, kawka z samym mlekiem może już spowodować hiperglikemię i niektóre osoby tak reagują na laktozę rano, więc tak zaczęłam kombinować z tymi płatkami owsianymi i zaczęłam robić owsiankę na wodzie, zalewać sobie ją wodą, wrzątkiem wieczorem, a rano po prostu takie rozmoknięte płatki podawać z jakimś jogurtem albo z serkiem i do tego garść owoców, orzechów, tak żeby urozmaicić ten posiłek, zrobić te węglowodany, które są i w płatkach, i w owocach, zbilansować dodatkowo białkiem i tłuszczem, czyli orzechami, czy tam jakąś posypką z płatków migdałowych i właśnie tym nabiałem. I jakoś tak mi się spodobały te owsianki, że przez pewien czas to naprawdę dzień w dzień jadłam tą owsiankę i byłam tak szczęśliwa, a robiłam tak dlatego, że ja jestem zdania, że powinniśmy posiłki, które jemy codziennie, powiedzmy te trzy posiłki, żeby one miały w miarę podobny skład. Cukrzyca mega lubi powtarzalność. Jeżeli jesz codziennie, nie wiem, cztery wymienniki węglowodanowe na śniadanie, to wiesz, co następnego dnia się wydarzy. Jeżeli one mają, jeżeli później, nie wiem, jesz na obiad właśnie kolejne cztery, to organizm jest tak jakby spodziewa się tego, że ty będziesz robić tak samo i jakoś to się układa. I przez pewien czas rzeczywiście publikowałam bardzo dużo owsianek, bo
rano miałam najwięcej czasu i tą owsiankę zawsze miałam chwilę, żeby jej cyknąć fotę i robiłam kawę owsiankę, a potem już goniłam i może już nie miałam czasu, żeby pokazać tego obiadu, gdzie nie było tej owsianki, dlatego kojarzysz z owsianką. No ale to nie jest tak, że ta owsianka to taka rozgotowana bez umiaru, bez pomysłu, tylko to był taki posiłek, który miał określone wartości. Ja też doskonale wiedziałam, dla mnie to było wygodne, bo ja wiedziałam, ile płatków i to już nie musiałam tego wrzucać na wagę, tylko miałam kubeczek, do którego zawsze tyle samo wrzucałam płatków, tym kubeczkiem odmierzałam sobie wodę i wiedziałam, ile na to potem pójdzie insuliny, także to była wygoda. Sprawdzone. Tak. Sprawdzone. Z każdym posiłkiem można w taki sposób sobie poradzić, a też taka powtarzalność pomaga przy ogarnianiu cukrzycy. Mówiliśmy troszkę o e-bookach i jeszcze za chwilę do nich wrócimy i powiemy dokładnie, co to są za e-booki i gdzie można ich szukać. Natomiast zanim o e-bookach, to jeszcze cofnijmy się krok do tyłu, bo na twoim koncie jest także książka w wersji drukowanej. No tak. Książka w wersji drukowanej Cukrzyca na obcasach, która została wydana przez wydawnictwo PZWL. Poradnik skierowany wyłącznie do kobiet. No właśnie, o czym ta książka jest i co tam w niej można znaleźć. No to też wyszło naturalnie, bo do mnie piszą głównie dziewczyny i bardzo dużo do mnie dziewczyn pisze, które są w ciąży i dowiadują się, że mają cukrzycę ciążową, albo takie dziewczyny, które w ciąży muszą zacząć brać insulinę, na przykład cukrzycą typu drugiego, i wtedy muszą odstawić leki doustne, a przechodzą na insulinę. No i to jest zupełnie taka nowa sytuacja dla tych dziewczyn. Duży szok, duże obciążenie, bo to jest oprócz tego, że swoje zdrowie, to jeszcze zdrowie dziecka. No więc to jest taka główna grupa dziewczyn, które do mnie piszą. Drugą grupą są osoby, które są zdiagnozowane świeżo i trafiają, nie wiedzą, co jeść i mają setki pytań. No i jeszcze mam taką grupę, która stale do mnie pisze i też mają jakieś pytania. Ja jestem jedna, a tych ludzi zawsze było sporo, którzy do mnie pisali, jak gdzieś tam wieczorem zdarzało mi się nawet przed zaśnięciem sprawdzać wiadomości prywatne. Tomek się śmiał, no już zamknij tą swoją poradnię. Oczywiście to nie były porady, tylko jeżeli umiałam pomóc, to umiałam, a jeżeli gdzieś chciałam, gdzieś mogłam, to odesłałam. Ale stwierdziłam, że tych pytań, one się powtarzają. No i tak sobie wymyśliłam gdzieś, że chciałabym napisać książkę właśnie skierowaną do kobiet, o cukrzycy, o tych wyzwaniach, które mają kobiety. I jak sobie tak myślałam o tej książce, to się odezwało do mnie wydawnictwo PZWL i spotkałam się z wydawczynią, która zapytała mnie, czy nie chciałabym napisać książki. Bo boję się, podoba mój styl pisania. No i ja mówię, że no super trafiłaś, bo myślałam o tym, żeby napisać książkę. No i tak po spotkaniu powiedziała, dobra, to się zastanów, powiedz, o czym chcesz napisać. No i ja jej przedstawiłam moją wizję. Zaprosiłam do tego projektu panią docent Cyganek, żeby merytorycznie wszystkie te moje treści sprawdziła, zweryfikowała i poświadczyła swoim nazwiskiem, że to są informacje rzetelne, sprawdzone i że warto po tą książkę czytać, by sięgnąć, tak. No i ja jestem bardzo dumna z niej. Tak naprawdę to jest książka i bardzo osobista. Ja wybrałam taki styl lekki, żeby to się dobrze czytało, bo ja sama wiem, jak ja lubię czytać książki i myślę,
że niewiele jest takich książek, jak ja napisałam, bo przemyciłam tutaj też dużo informacji takich z życia codziennego, ale też dużo informacji takich, które musisz wiedzieć, jak chorujesz na cukrzycę. A do kobiet ją skierowałam, dlatego że kobiety mają wiele innych sytuacji niż mężczyźni, bo mężczyźni nie zachodzą w ciążę, nie menstruują, nie mają tylu wahań hormonalnych, emocjonalnych i też inaczej myślę odbierają cukrzycę. Tu nasi widzowie potwierdzają, że książka jest bardzo fajna. Także przypominam tytuł Cukrzyca na obcasach. Możecie sobie wyszukać w internecie i znaleźć. Książka jest w formie drukowanej, także można sobie po nią sięgnąć, do czego gorąco zachęcamy. Pojawiło się jeszcze w międzyczasie pytanie od Anny. Mamy Libre i nakładkę Mayo, odczyty cukru na telefonie. Czy przy Libre 2 będzie też możliwy odczyt na bieżąco? I czy Libre 3 będzie dostępne w Polsce? No to tak, to jeszcze raz to, co powiedzieliśmy też już na początku rozmowy. Libre 2 ma wbudowany moduł Bluetooth, więc jak najbardziej będzie można z tego sobie zrobić z X-Dipem CGM-a. Nie będzie potrzebna tutaj dodatkowa nakładka. Ale przypominam, że w warunkach refundacyjnych jest skanowanie, więc będzie trzeba robić jakby dwie rzeczy, o dwóch rzeczach pamiętać. Znaczy mówię teraz w przypadku do 26 roku życia, tak? Bo tam jest w zasadach refundacyjnych dobrze kontrolowana cukrzyca, czyli minimum 8 skanów. Więc nawet jeżeli ktoś będzie sobie zrobić z tego CGM-a, z Libre 2, to będzie musiał i tak te 8 razy w ciągu dnia ten telefon przyłożyć, żeby zeskanować, żeby w tej bazie librowskiej te odczyty były. Więc to jest taka uwaga tutaj. Czy Libre, czy będzie dostępne w Polsce? No na razie Angelina nic na ten temat nie wiadomo. Na razie cieszymy się, że w końcu jest dwójka, tak? I tutaj mamy radość. No miejmy nadzieję, że gdzieś tam kolejnym krokiem w później dalszej przyszłości będzie to możliwe. Ja też jestem dumna, tutaj piszą nam użytkownicy. Dobrze, słuchajcie. No i teraz o tych e-bookach jeszcze dwa słowa, bo w ostatnich tygodniach, tak jak już mówiłaś, z Moniką Bochytyńską wydałaś e-booka, czyli w formie elektronicznej publikację pod tytułem Diabetobook, cukrzyca na talerzu. No to teraz mów jeszcze nam dokładnie, co w tym Diabetobooku się znajduje i co my tam możemy znaleźć w tym e-booku. Tak, ten e-book ma dwie nazwy, bo... Bo są dwie autorki, to już wiem. Bo są dwie autorki, tak. Monika jest specjalistką od diety keto. I ona napisała też e-booka wcześniej, który się nazywa Ketobook. I ona uczy diety keto, takiej zdrowej diety keto, podejścia takiego bardzo, bardzo fajnego moim zdaniem, bo myślę, że jeżeli chodzi o dietę keto, to wciąż panuje takie przeświadczenie, że to są osoby, które jedzą głównie boczek, jajka, masło i cały czas tylko ten tłuszcz, a Monika ma takie fajne podejście, że jednak bazuje na warzywach i potrafi tą dietę bilansować w taki sposób, żeby to było smaczne i też nie jest taka nachalna jak ci wszyscy keto trenerzy. A moja nazwa to cukrzyca na talerzu, bo jak miałam cukrzycę na obcasach, no to mam na talerzu. No i tutaj znalazłyśmy taki wspólny, poszłyśmy na kompromis, po pierwsze dwa tytuły, po drugie jeżeli chodzi o zawartość węglowodanów, to dieta, którą proponujemy to 30% węglowodanów. Przepisy z e-booka wszystkie są moje. Jest jadłospis 7-dniowy, przy czym on nie jest jakiś tam szalenie urozmaicony, bo to jest tylko 7 dni, a ja w ogóle strasznie nie lubię marnotrawienia jedzenia. I ten e-book jest tak skonstruowany, żeby można było sobie spróbować takiej diety niskowęglowodanowej. Bo tam w ogóle są 3 jadłospisy na 3 kaloryczności i tam jest w ogóle bardzo dużo treści. Jest na przykład cały dział o tym, w jaki sposób obliczyć sobie własne zapotrzebowanie kaloryczne. Są
metody i prostsze, i trudniejsze. I na podstawie takich obliczeń można sobie wybrać jeden z trzech jadłospisów. Są w kaloryczności 1600, 1800 i 2000 kilokalorii. Więc to są takie najczęściej stosowane kaloryczności i najczęściej tak mniej więcej wychodzi, każdy sobie gdzieś mniej więcej dobierze jedną z trzech i tam nie ma marnowania. Jeżeli jest lista zakupów, gdzie robisz sobie zakupy na cały tydzień, to wiesz, że nie wyrzucisz połowy opakowania fety albo że nie zużyjesz całego łososia, bo w dzisiejszych czasach ja uważam, że też powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na tą taką super różnorodność, ale też na dostępność produktów, na ich ceny i też na to, co ląduje w naszych koszach, bo to jest bez sensu wyrzucanie. Także myślę, że bardzo się napracowałyśmy też, żeby dojść do tego naszego wspólnego punktu. Był to dla mnie projekt taki bardzo z jednej strony wymagający, z drugiej strony bardzo dużo miałam frajdy i do tego bardzo zachęcam do naszej kampanii na Instagramie, bo Monika jest super w wideo i zrobiłyśmy super kampanię taką właśnie wideo z filmikami, gdzie występujemy obydwie w jakichś tam sytuacjach na Instagramie i właśnie to wszystko było związane z promocją Ketobooka. Mieliśmy przy tym mega dużo frajdy i jestem super zadowolona z tych filmików. Zostańcie z nami do końca, bo już za chwilę konkurs, gdzie będzie można e-booka wygrać. Zaraz o tym jeszcze powiemy dokładnie co i jak i jakie są zasady tego konkursu, ale zaraz go tutaj zrobimy, rozstrzygniemy, także już za momencik zostańcie z nami, ale jest też drugi e-book, właśnie świąteczny, przygotowany specjalnie na ten magiczny czas, który przed nami. Pokrótce, czego on dotyczy, do kogo skierowany, no i co w środku w tym drugim e-booku? Jest jeszcze drugi i trzeci, bo ja jestem taka super szybka i sprawna, że pomyślałam, że przed świętami bardzo. Ja w ogóle, jak sobie sprawdzam statystyki mojego bloga, to widzę mniej więcej, jakie treści są przeszukiwane przez odbiorców i poszukiwane, pożądane w danych okresach. I przed świętami, no to są wszystkie wpisy związane ze świętami, przepisy świąteczne i tak dalej. Stwierdziłam, że zrobię takiego e-booka, który będzie po prostu wszystko w jednym miejscu. Tam masz na co zwrócić uwagę, jak sobie radzić z hiperglikemią, z hipoglikemią, jak rozmawiać nawet przy stole, jeżeli nie masz ochoty rozmawiać, to nie rozmawiaj, albo jaką wymówkę sobie, jaka wymówka najlepiej działa na przykład na namawianie na ciasto, nie wiem czy wiesz, jaka wymówka jest najlepsza, bo cukrzyca to nie, bo generalnie wszyscy mają, dziadkowie mają cukrzycę, no wiesz, najpierw wezmą sobie tabletkę, no co ta dieta cukrzycowa, no wszyscy wiedzą, że to taki pic na wodę, bo weźmiesz sobie tabletkę, bo weźmiesz sobie insulinę i no to będzie, no wiesz, że będziesz miał duży cukier, ale jak powiesz, że nie jesz glutenu, to jest po prostu, teraz gluten jest naprawdę na czasie, także jeżeli chcecie rzeczywiście albo ograniczasz gluten, albo masz alergię na gluten, albo coś, to działa, naprawdę. Nic innego tak nie działa jak gluten. No i jest ten e-book właśnie wigilijno-świąteczny, gdzie jest poradnik, 15 przepisów. Przepisy są i na dania wytrawne, i na dania takie świąteczne, jak na przykład pieczeń z indyka, czy tarta z łososia, no takie po prostu na następne dni. Są tam przepisy na słodko, to jest ciasto marchewkowe, takie piernikowe. Ja w ogóle uwielbiam ciasto marchewkowe, to jest obowiązkowe ciasto u mnie w domu, odkąd zaczęłam je piec, to jest doskonały przepis, który muszę piec zawsze na święta zamiast piernika. I jeszcze są pieczone faworki i na słodko kutia, taka trochę mniej słodka. Pieczone. Zdecydowanie. Tak, pieczone faworki, bardzo szybko się je robi i są super smaczne. A dla zwolenników słodyczy, i ten e-book będzie tylko do świąt, on jest taki sezonowy, tylko do świąt, później znika ze sklepu i go już nie będzie.
a dla osób, które lubią właśnie słodkości, ale chcą ograniczać i właśnie uważają na zawartość węglowodanów, przygotowałam drugiego e-booka, Fit ciasta bez cukru. I tutaj ten e-book ma 42 strony, 20 przepisów i ciasta są bardzo, bardzo różnorodne. Są serniki, makowce, szarlotki, jest tiramisu z bardzo prostymi biszkoptami, które można sobie upiec w domu. Są też sezonowe ciasta, jakieś właśnie ze śliwkami, jest sernik na zimno. Te przepisy wszystkie są mega szybkie w przygotowaniu, bo ja jestem, naprawdę, ja nie mam czasu, tak żeby stać i gotować. Wszystko upraszczam, ja jestem człowiek upraszczacz. To mów, gdzie te e-booki można zakupić? No u mnie na blogu jest zakładka sklep i po prawej stronie są w ogóle wszystkie trzy już na stronie głównej, albo można sobie wejść do sklepu, jest opis tych e-booków, także serdecznie zapraszam, jeżeli macie taką potrzebę i ochotę, to zapraszam, a jeżeli nie chcecie kupować e-booka, to zawsze mam bardzo dużą bazę bezpłatnych przepisów, tylko tutaj macie wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy na dietolog.pl i teraz ogłaszamy konkurs, a my za chwilę będziemy podsumowywać naszą rozmowę, ale najpierw ogłośmy ten konkurs. Do wygrania, słuchajcie, będą właśnie trzy e-booki Wigilia i Święta dla diabetyka, tutaj autorstwa Angeliny Ziembińskiej, czyli to, co właśnie przed chwilą mówiliśmy, a konkurs jest bardzo prosty, polega to na tym, że musicie, o już to tutaj wyłączę, albo niech to na razie tak zostanie, ale dobra, wpisujecie po prostu hashtag dietolog pisane razem, czekamy na wasze wpisy w tym momencie w komentarzach przez 2-3 minuty, to jak dzwonicie, no właśnie, to ktoś do nas dzwoni, czy nie, ostatnia szansa w tym roku. Agata, dzwoń do Agaty. A to my mamy dzwonić do niej. Myślałem, że to jest inwestor, że jest... chętna do tego. Dobra, to czekamy na wpisy widzów, a my dzwonimy do Agaty. Nie czekaj na SMS-a, tylko dzwoń do niej. Bo nie wiem, czy była chętna na tą rozmowę. No, tylko to dosłownie będziemy limitować czas jak w szkle kontaktowym. 45 sekund na wypowiedź. Czy my damy radę w 3 minuty, Agata? Dobra, próbujemy się połączyć z Agatą. Nie wiem, czy mam aktualny numer, zaraz się okaże. Najwyżej się połączymy z kimś innym. To będzie też zabawa, zobaczymy, z kim się połączymy. Uwaga, uwaga. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to dzwoniliśmy się do Aguś? Tak, tak, bardzo słusznie wybrany numer. To się cieszymy. Fajnie. Witamy cieszę Cię się, bardzo że serdecznie. Was słyszę, tak. Ja też się cieszę, że Was słyszę i bardzo mi jest miło, że mogę Wam tak osobiście złożyć życzenia najpiękniejszych świąt i wszystkim słodziakom życzę, żeby te święta były po prostu piękne i nie takie bardzo skupione na tych glikemiach. One są ważne, ale te święta i ta magia świąt jest najważniejsza i na tym się skupmy i wtedy te glikemie też będą lepsze. Dokładnie, takim tak. Spokoju w głowie, także tego wszystkim życzę. I tak i powiem znowu po raz tysięczny, że trzeba łazić, spacerować, pójść, spalić to ciasto, te pierogi. Bo dokładnie. Bez tego ani róż. Dokładnie. To powtórzę. I tak, i zgadzam się jeszcze z Angeliną, to co powiedziała, że bez glutenu, ja bez glutenu. Ja tak właśnie robię. Trochę nie, że tak, ale po prostu muszę. Ale to bez glutenu działa naprawdę. I wtedy już nikt nie wciska serniczka ani pieroga, albo no nie, ona bez glutenu. Także chwyt bez glutenu działa. Bardzo Ci, Agatko, dziękujemy za życzenia Tobie, dla całej Twojej rodzinki też wszystkiego dobrego. Pozdrawiamka. Pozdrawiamy Cię bardzo gorąco i bardzo dziękujemy. Dla Was też. Za Twój telefon i zapraszamy w przyszłym roku do Hyde Parku na Pogadajmy o cukrzycy, bo Ty też występowałaś, to pewno też do nas wpadnie, że jeszcze coś o cukrzycy mam porozmawiać z nami. Zawsze. Dzięki serdeczne, Agatka. Pozdrowienia gorące dla Ciebie. Dzięki, papa. Pa. Była, drodzy widzowie, Agata. Dzięki za to połączenie. Fajnie, że tutaj nam się udało nawiązać to połączenie. Słuchajcie, ja patrzę tutaj na te wasze komentarze. Mamy 23 wpisy, więc jeszcze w momencie zaczekamy. Kto chce się pobawić z nami w tym konkursie, to wpisuje hashtag dietolog, ale jeszcze zadam Angelinie ostatnie pytanie, no bo mówimy i powtarzamy, że nie ma tak naprawdę tej diety cukrzycowej, są te zasady zdrowego odżywiania i takie słowo podsumowania też z swojej strony na koniec.
co byś tutaj, jakie przykłady? Nie odpowiadamy na pytania, bo ja tutaj mam jakieś, właśnie, pojawiło mi się tutaj jakieś staret, co to jest? Jakie masz, słuchaj, przesłanie na koniec naszej rozmowy? Już jedziemy dalej, bo już... Nie, na koniec, no to na koniec ja mam najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich, właśnie zdrowych, pogodnych i głównie dobrze, tak psychicznie spędzonych świąt, niekoniecznie przy samym stole, tylko takiej satysfakcji z tego świątecznego czasu, spotkań rodzinnych i takiego dobrego samopoczucia. No i wiosny szybkiej. Dokładnie, bo ten śnieg nas przysypuje. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Angelino, za to. Zaraz jeszcze się z Tobą będę żegnał, ale najpierw wylosujemy. Włączmy sobie jakiś tutaj podkład muzyczny, chociażby taki. Nam tu zagra. Może tak. Nie będę się bawił w podkłady muzyczne. Okej. Okay. Rokowy podkład włączymy i robimy losowanie. Słuchajcie, wybieramy pierwszą osobę, która wygrywa e-booka Wigilia i Święta. Uwaga, uwaga. Czekamy na zwycięzcę. To nim będzie. Chodźcie, rosnął. Gabriela Pawlak. Pokaże nas na YouTubie. Gabrielo, Ciebie proszę o kontakt mailowy. Jak wejdziesz do podkłady.org, znajdziesz kontakt do mnie. Może to być na adres mojacukrzyca.org. Napisz do mnie maila, bardzo Cię proszę, Gabrielo, bo Ty jesteś z nami na YouTubie, więc musisz się skontaktować. To bardzo Cię proszę o kontakt mailowy lub przez Facebooka, jeżeli masz, skontaktuj się ze mną i dostaniesz oczywiście e-booka od Angeliny. Dobrze, no to losujemy teraz drugą osobę, drugiego zwycięzcę. I mamy, zaraz będziemy mieć drugiego zwycięstwa. Drugie zwycięstwo dzisiaj jest Dorota Nowak, która ogląda nas na Facebooku. Doroto, gratulujemy i prosimy też o kontakt mojacukrzyca.org. Napisz do nas też, skontaktujemy się z Tobą w wiadomości prywatnej i przekażemy szczegóły dotyczące odbioru e-booka od Angeliny. No i ostatnia szansa, czyli trzecia osoba nagrodzona. Losujmy za to. Trzecim zwycięstwem zostaje... O, proszę bardzo, Agata. Gratulujemy, Agato, zostajesz nasz trzeci. To Agatka, która do nas dzwoniła wcześniej. Bardzo serdecznie gratulujemy, Agato. Też się z Tobą skontaktujemy w sprawie odbioru e-booka. Ojej, no dobrze. Bardzo serdecznie Ci, Angelino, dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, rozmowę o cukrzycy i o tematach żywieniowych, świąteczno-noworocznych. Bardzo było nam miło Ciebie gościć. No i wszystko. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że moją mamusię pozdrawiam, bo ogląda. Super, to pozdrawiamy serdecznie mamę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Uściski dla dzieciaków, no i dla małżonka szanownego. I wzajemnie. Wzajemnie dla Ciebie, gości, dziewczyn i pozdrawiam wszystkich Was. Dzięki za uwagę. Dzień serdeczne, bardzo Ci dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy na dietologa.pl. Dzięki, pa! Dzięki. Moi drodzy, to była Angelina Ziębińska. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz Angelinie za dzisiejsze spotkanie i za przeprowadzoną z Angeliną rozmowę. Ja zerkam jeszcze na Wasze komentarze, co tutaj piszecie. Marta, czy będzie możliwość obejrzenia powtórki rozmowy? Niestety nie zdałam rady zdążyć na rozmowę. Tak, Marto, zaraz po zakończonej transmisji będzie dostępny film na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze. W trzech miejscach można sobie to znaleźć. Na portalu mojacukrzyca.org też jest film osadzony, więc można sobie też go odtworzyć. Więc tutaj zachęcam. Oczywiście całość będzie do zobaczenia zaraz po tym, jak tylko zakończymy ten program. Jeszcze zerkam na Wasze komentarze. Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Pisze Teresa. Bardzo serdecznie, Teresko, dziękujemy. Dobrych, spokojnych świąt. Od Piotra Małgorzata nam życzy zdrowia. Dla wszystkich spokojnych świąt, pisze Inka. Dobrych świąt życzy Krzysztof. Piotr gratuluje naszym zwycięzcom, również gratulujemy jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt. Dobra, dziękuję za spotkanie. Życzę wszystkim spokojnych, błogosławionych świąt, radości i rodzinnej miłości. Niech przyniosą nam radość i nadzieję, pisze Anna. Dziękuję bardzo, zdrowych, pogodnych świąt. Uściski. Jak mam się skontaktować w sprawie wygranej? Dorotko,
na priwie się skontaktujemy, także albo oczekuj na kontakt z naszej strony, albo ty do nas napisz zaraz i damy radę. Twoje komentarze są zachowane na Facebooku, także będziemy wiedzieć, z kim się skontaktować. A naszą widzkę z YouTube'a proszę o kontakt mailowy. Spokojnej nocy życzę wszystkim, zdrowych, spokojnych świąt. Grażyna, dziękuję za spotkanie, pisze Piotr, zdrowych świąt, gratulacje. Szybkiego powrotu do twoich dziewczyn, choć w Gdańsku też panują infekcje u maluchów. Zdrowych, wesołych, pięknych świąt i wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Zdrowia dla wszystkich, dziękuję bardzo. No i moi drodzy, dobnęliśmy do końca tak naprawdę. Jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku 2022. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten rok, za te nasze spotkania. Mam nadzieję, że zobaczymy się w 2023. O dokładnej dacie startu naszych spotkań będziecie oczywiście poinformowani na portalu mojacukrzyca.org. W tym miejscu, no cóż, ja też wam życzę wesołych, spokojnych, radosnych, rodzinnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się dobrze w te święta, w tym okresie noworocznym też. Niech wam wszystko się dobrze darzy w tym nowym roku, który już niedługo się zbliża. Wszystkiego dobrego dla was wszystkich. No i bardzo liczę na waszą obecność na naszych kolejnych spotkaniach z cyklu Pogadajmy o Cukrzycy, żebyśmy się spotkali w takim, a nawet jeszcze większym gronie. Dobrze, już nie przedłużam, bo prawie 22 już nam wybiła, więc późno się zrobiło. Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko, zapraszam was do odwiedzania portalu mojacukrzyca.org, do obecności w naszych mediach społecznościowych, do wchodzenia w interakcje, pisania komentarzy, klikania udostępnień, lajków i tak dalej. Razem tworzymy tą naszą słodką społeczność od 21 lat i 22 rok przed nami. Bądźmy razem w tej cukrzycy. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.